10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Wieczór. Kilka dni temu zadzwoniłem do znajomego. Umówiłem się, że będzie naszym gościem. Powiedziałem nawet o tym w redakcji. I wtedy odezwał się on, Przemek Rudzki. Robert Mazurek. Ja znaczy nie powiedziałem tak, bo wiedziałem, jak się nazywasz. I powiedziałeś, że ty też dzwoniłeś do tego człowieka. Dokładnie. Tylko przez agenta. Widać, że wasza znajomość jest dużo bardziej zażyła, ponieważ do mnie Tomek miał przyjść 18 marca, a do ciebie chciał przyjść dzisiaj. Ale już sobie wszystko wyjaśniliśmy. Dlatego wzięliśmy się na sposób i stwierdziliśmy, że na dużego zawodnika przyjdzie nas dwóch. Tomasz Kot. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Specjalnie dla was przeprowadzę za chwilę rozmowę z Robertem Mazurkiem i Przemkiem Rudzkim. Mowa była taka, że w zasadzie ty teraz opowiesz 100 anegdot i my sobie w tym czasie tam, wiesz, ja mam telefon do zrobienia. 9 lat temu zrobiłem z tobą wywiad do gazety. Tak. I ten wywiad zaczynał się od pytania, jak znosisz tę kotomanię? Jeżeli 9 lat temu była kotomania, to jak znosisz to, co dzieje się teraz, gdzie jeden z moich znajomych księży mówi, że jak otwiera tabernakulum, to wyskakuje mu stamtąd. Najpierw Tomasz Kot. No inaczej się to percepuje, bo to było tak, że po bogach to natychmiast, to było wtedy tak po raz pierwszy, gdzie miałem taki alert ustawiony w Google'ach i tak się coś się pojawia, to przychodzi na skrzynkę i mówi, no pojawiła się tam informacja, że ktoś sprzedaje płytę DVD Skazany na bluesa. Nie tak, takie, tak było 5, 6, 10 tygodniowo i pamiętam po premierze Bogów, ten alert. Wczoraj ukazało się 247 artykułów, nie? I tak mówię, Jezu, nawet nie wiem, jak nawet tego nie przeczytam. Nie? Jakby wow, nie? To był taki wtedy szok, jak myśmy się spotkali, to percepowałem to jako coś nowego. A dzisiaj tego tak nawet nie mam. Mam wrażenie, że jest o wiele mniejszy stopień niż wtedy. Ale bo co, bo jesteś już aktorem tak bardzo znanym, taką wielką gwiazdą i to jest bez ironii, że no nie możesz się nawet tym zajmować, po prostu tego jest za dużo? Nie, to przychodzi, wiecie, to jest troszeczkę tak jak na przykład z rozpoznawaniem na ulicy, nie? I jest taki moment, jak ja byłem studentem i pytałem na przykład innych studentów, którzy pracowali coś ze znanymi aktorami, no bo to jest zawsze pytanie, jacy oni są, jak oni się, jakby, jacy są naprawdę i tak dalej. I cechą wspólną tych opowieści było to, że ty, oni tego nie widzą. No po prostu siedzimy gdzieś na stacji, jest jakaś przerwa, cała stacja się patrzy, nie widzą. I ja myślałem, że to jest niemożliwe, a jakby sam obecnie jestem w tym doświadczeniu, bo moje dzieci mają taki ubaw, że idą zawsze 5 metrów za mną i po prostu patrzą, jak ludzie reagują, a ja nawet już ja po prostu tego nie widzę, bo to się stało częścią twojej rzeczywistości. Ale liczą, kto cię rozpoznał? Nie, tylko czasami to, wiesz, czasami można wyłapać jakieś takie śmieszniejsze reakcje, wiesz, ktoś natychmiast chce zdjęcie zrobić, tak chowa jak, wiesz, tak nerwowo rękę do kieszeni. A jak reagujesz właśnie na to, że ktoś chce zrobić z tobą zdjęcie, bo no przyznam, że mnie się to czasami zdarza i na początku reagowałem głupio jakoś tak, bo byłem onieśmielony tak naprawdę. Ale żona mnie wychowała i powiedziała, że trzeba się godzić i tyle. Zawsze mam, nie, tu mam tak, że to nie mam żadnego z tym problemu, dlatego że jak byłem małym dzieckiem i to widziałem dwie, trzy znane osoby, to był Stefan Friedman w Krościenku, Zbigniew Wodecki również w Krościenku, ale 2 lata później i kiedyś byłem na wycieczce w Warszawie i szła Katarzyna Dowbor. A my w Krościenku? Mówię, no to jest to pani z telewizji. I to były te trzy osoby. Ale ty jesteś z Legnicy. Ja z Legnicy, tak, ale od dobrze. Tam nie było nikogo znanego? No Anna Dymna się urodziła w Legnicy, ale się raczej tam nie wychowywała. Czyli nie spotkałeś nikogo w Legnicy, oprócz żołnierzy radzieckich? Nie, ale byłem w bardzo takim ciekawym momencie w Legnickim Teatrze, kiedy właśnie nie zdałem matury i dyrektor teatru mnie wziął na etat. To byłem w takim bardzo ciekawym momencie Legnickiego Teatru, gdzie grałem, na przykład Janusz Chawior był moim opiekunem kółka teatralnego. Przepraszam, ty wiedziałeś, że on nie zdał matury? Tak, wiedziałem.
to trzeba by mi powiedzieć, nie zapraszalibyśmy człowieka. Jakie to jest niepedagogiczne. Proszę to jest cię. Totalnie niepedagogiczne, ale ja chciałbym o tę okoliczność zahaczyć. Oczywiście. Czego nie zdałeś i dlaczego? Bo już pewnie znasz odpowiedź. Nie. A. Wiem tylko, że nie zdał. Bo to gdzieś zostało nierozwinięte, takie małe. No tak, no ja tego... No już mów. No. Jak z matmy, to słabe będzie. Najlepiej by było, jakby się tak. Uważał, że z polskiego nie zdałem. Z historii nie zdałem. To co, było, co jest szokiem, bo ja do dzisiaj uwielbiam historię. I mam, to jest moje hobby, słucham podcastów historycznych i jakoś tak, nie wiem. No, była taka sytuacja od trzeciej klasy, w drugiej klasie tak... Tak centralnie zakochałem się w teatrze. Nie? Tak po prostu wiedziałem, że to jest to, że to jest, znalazłem takie, jakieś rozwiązanie na siebie. Przeżyłem ten pierwszy raz na scenie i zachwyciłem się tą ideą. I robiłem już wszystko, żeby w tym teatrze lądować, kółko teatralne i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie był taki eksperyment aktorzy i amatorzy na scenie. To była trzecia klasa liceum i ja ten casting wygrałem. Zrobiono taki casting z całego województwa. Pozjeżdżali ludzie młodzi i zacząłem grać regularnie w teatrze. I to była trzecia klasa, więc byłem zwolniony tak na przykład miesiąc ze szkoły, dwa miesiące, nie, potem w czwarty już grałem. Czyli tak, no to był duży problem. I tam co chwilę ktoś się martwił o moją przyszłość. Ja mówię, no ja wiem, jaka jest moja przyszłość, wiem, co będę robił. Jakby nie mam z tym problemu. Nie, tu mogę mieć wszystko namierną, a idę po swoje. Czy nie było planu B w ogóle? Miałem plan B, ponieważ rodzice się bardzo bali tego wyboru i dosyć skutecznie też działali, żebym pomyślał o czymś innym. I był taki moment, i to dzięki Jasiowi Chabiorowi, jakby tak naprawdę jestem aktorem w dużej mierze, był taki moment, w którym powiedziałem, dobra, to jest koniec, oni mają rację, faktycznie ani nie zarobię. Mówię, to będę polonistą, znam na polonistykę, jak mi się uda. I będę takim teatromanem jak mój profesor Tomasz Dziurzyński i będę prowadził jakieś kółko. Taki miałem plan B. I pamiętam, że robiliśmy przedstawienie i ja mówię do Jasia, wtedy się kserowało plakaty i ulotki. No plakatów to się nie kserowało, ale takie większe ulotki. Ja mówię, pisz Andrzej Herman. Pisz, że ja nie mogę, bo ja ściemniałem przed rodzicami, że idę się niby uczyć, a szedłem na próbę. Miałem system pomocowy, koleżanki w klasie, że tak jest tutaj, jakby był, wyszedł przed chwilą, nie? Jakby gdyby rodzice sprawdzali. No i Jasiu mówi, no ale wiesz, to ja mam to drukować, jakieś nazwisko, jakieś takie, kurde, grasz główną rolę, wiesz, no, bo ja chciałem to jakoś kupić z rodzicami, nie? Ja mówię, dobra, drukuj, nie, tam spoko, nie? I w międzyczasie byłem na Braveheart, na Walecznym Sercu, nie? I tam jest ta przemowa słynna, wiesz, jeśli nie zrobisz nic dla swojej wolności, to po prostu nie masz prawa się odzywać za bardzo. Tam ten koń jest ten freedom, nie? I on jest biało-niebieski. I wyszedłem z kina, ja mówię, PWST, wiem co robić, koniec, nie. Tomku, z przerażeniem dzwonią do mnie. Tak. W zasadzie mówią, że masz kołnierz źle poprawiony. Ale ja uznałem, zostaw, bo ja uznałem, że ty jesteś aktorem i możesz, tak, wiesz? Ja... Że miał być tak specjalnie. No dobra, nie, to wyjaśnię, bo ja jestem wielkim fanem Magdaleny Kubiak i to jest jej praca. Ten kot? Tak, robi kolarze. Jakże to zabawnie się złożyło, prawda? I pomyślałem sobie incydencja. Tak, wezmę tego kota, może białą koszulę narzucę i tak chyba to niekorzystnie wychodzi, no ale trudno. Nie, bardzo korzystnie. Zwłaszcza, że będzie u nas dzisiaj w studiu pies. A, tak, pięknie, ja też mam psa. Tak. Goryle w studiu obok prosimy, żeby się tam troszkę uciszyły. I wróćmy do rozmowy, bo mam wrażenie, że na razie to my się głównie bawimy świetnie, a nie państwo. A to jednak jest po to, żebyś ty opowiedział nam coś, czego my jeszcze o tobie nie wiemy. Bo dobra, ja się dowiedziałem, że nie zdałeś matury. Przyznam, że tego nie wiedziałem. Poszedłeś do szkoły teatralnej i dostałeś się... I teraz nie grasz w teatrze. No to już tam kombinowałem, tak? Bo to już byłem sprytny. Ja już byłem po roku grania w teatrze normalnie. Już tych świeżych absolwentów po Wrocławiu, którzy byli u nas w teatrze, też o wszystko miałem okazję wypytać. I ja już taki byłem trochę sprytny, jak do tej szkoły szedłem, bo tam już musiałem udawać, że nie mam żadnego doświadczenia, że jestem zielony. To miałem taką wewnętrzną radochę, jak na przykład grałem. I już wyjaśniam. I szukałem takich okazji, żeby się tylko załapać. Nie? Bo jeszcze dogrywałem przedstawienia z Legnicy Pokrojomu. Jeździłem do Legnicy, tam dogrywałem różne przedstawienia. To był dodatkowy zarobek i na przykład, żeby się gdzieś w dyplomie załapać, a w drugim dyplomie, bo to daje mi taki glejt, że wtedy jakoś mogę tak wybierać te zajęcia, nie na wszystkim chodzę i tak cały czas wymyślałem i pamiętam, jak pierwszy dyplom, to jeszcze byłem na pierwszym roku, jak pani profesor mówi, ten młody, ten długi, on ma niezwykły dar do szukania światła, nie?
bo tam jak było, zawsze jest taka druga, trzecia generalna, teraz uczymy was, jak szukać, jak się odnaleźć w tym świetle, co to oznacza, czy czujesz tutaj, czy tu, jakby to są takie osobne rzeczy, które się uczymy pod koniec. I więc ja miałem ten trening w Legnicy, nie? Nigdy otwarte usta, bo jest dziura. Tutaj robisz tak, tu wchodzisz tak, tutaj przyspieszony kurs. I to było super, bo na takich przyspieszonych kursach uczyłem się fachu normalnie w Legnickim Teatrze. A ty miałeś na scenie bardzo dziwne przemyślenia, bo przeczytałem taką wypowiedź w jednym z twoich wywiadów sprzed lat, że kiedy graliście Dyplom i Jerzy Sztur zaczął wam coś tłumaczyć, położył się na kanapie, znaczy tobie konkretnie zaczął coś tłumaczyć. I ty w momencie, kiedy Jerzy Sztur tłumaczy ci, jak masz zagrać rolę, ty zaczynasz sobie wyobrażać jakieś światełka, parę oczu na jego plecach, które tam tak. Tam zbierają się przez lata jego grania i myślisz sobie, ciekawe, ile milionów par oczu Jerzy Sztur zebrał na swoich plecach, a ile ja zbiorę. Wyłapałeś. Czy to ci nie ciąży teraz, te wszystkie pary oczu na twoich... Wyłapałeś. Na twoim starych 47-letnich plecach. A ciągle coś jest? Nie? Nie, właśnie wszystko jest dobrze, to ja nie wiem, o co chodzi. Nie, ale czasami tak jest, na przykład, wiesz, ja nie uznaję żelazka i tam, Boże, niech pan wyprasuje tą koszulę. Wiesz co, powiem ci tak, wygrzebałeś coś niesamowitego, bo ja pamiętam taką rozmowę tam gdzieś przez chwilę, to był taki moment na próbie, jak no nie szło nam. Ewidentnie nam nie szło i to była bardzo trudna sztuka. Ja tam miałem jakieś 2 tony tekstu i ciężko zachować jakąś taką atrakcyjność postaci, jak ta postać tak muli, za przeproszeniem. No i to nie szło i w pewnym momencie dosyć zdenerwowany profesor Jerzy Sztur wszedł i mówi, dosyć, ja wam tu pokażę, patrzeć, nie? Był zdenerwowany, ale był niezwykle pewny siebie i pokazał to po mistrzowsku i pamiętam, że tak stałem za nim i on odtwarzał to, co ja mam zrobić, nie? I tak mówię, jaką on ma pewność, nie? Bo to jest tak, że młodzi aktorzy to mają tak, jak to wygląda, nie? Jakby jak zdobyć to trzecie oko, jak ja wyglądam na zewnątrz, jak zobaczyć siebie równocześnie, mieć świadomość ciała i tak dalej. I w pewnym momencie ja patrzyłem i tak mówię, to jest niezwykłe, nie? Po prostu facet robi wszystko tak niesamowicie i wtedy zacząłem sobie wyobrażać, no tak, ale tyle milionów oczu, wiesz, patrzyło ciągle na tych scenach, na... I tak sobie pomyślałem, że doświadczenie aktora można mierzyć jakby oczami, które jakby się na nim zawiesiły. Zresztą w ogóle nie odpowiedziałeś na pytanie. A tak. Nie było takie, że jest człowiek, który jest kompletnie zakręcony na punkcie teatru. Kompletnie. Może zupełnie olać maturę, może jej nie zdać, może w ogóle pójść na jakieś udry z rodzicami. Bo teatr. I teraz w ogóle nie grasz. Co takiego się stało? Nie wiem, przejadło ci się? Wracam, brakuje mi tego bardzo i ostatnie przedstawienie, jakie grałem, to był taki monodram Jak zostać seks guru i równocześnie grałem w Teatrze Polonia Ich czworo, właśnie też w reżyserii fantastycznego Jerzego Sztura. I jakoś naturalnie się wykończyło to granie. Pamiętam, że miałem przesyt tego monodramu, bo bardzo dużo jeździłem i tam prawie 300 przedstawień zagrałem w 2 lata i tak jakoś tak czułem, że już wyeksploatowałem i przestałem. Potem była taka próba, kiedy zaczęło się to zachodnie zamieszanie. Była taka próba z Marysią Seweryn, próbowałem zrobić przedstawienie, ale pamiętam, że tam cały czas były takie, och, to jak mamy ciebie, to pojedziemy. Ja mówię, nie chcę jeździć, ja chcę tak po prostu pochodzić do pracy, do teatru. Ponieważ w teatrze można znowu złapać kontakt z tym własnym rytmem takim. Nie? Jak człowiek gra przed kamerą, to ten rytm gdzieś jest zatracony. Chodzi o to, że jest jedno wielkie akcja o 19 i przez 2 godziny po prostu trwa ujęcie. Nie? Jakby nie ma przerwy, nie ma chwili, wtedy się wyrabia ten własny rytm. Więc wracam, dostałem... No w ogóle mam taki rok, gdzie jest szereg bardzo dużych decyzji i na pewno będę w teatrze. No to jest taki rok, w którym będzie też dużo Tomasza Kota oczywiście, bo zaczęło się od pana Kleksa. Tak, tak. I znowu dzieciaki będą teraz się znały. Tak, jest bardzo duże zamieszanie. Czasami ja nie mam tak, że jestem instagramowym człowiekiem, więc ja tam czasami tak wchodzę, żeby się coś zorientować. Nie mam Ale tego, dzieci się rozpoznają na ulicy? Nie, na ulicy nie. Na ulicy w ogóle mam tak, jakby ta premiera tak się odbyła i zniknęła. Raczej nikt nie zaczepia, natomiast dostaję całą masę informacji i wiem, że jest po prostu armia młodych ludzi, którzy byli na tym filmie 3-4 razy i są zachwyceni Wiem, że jest taka bardzo, bardzo zorganizowana grupa. To był taki fechtunek pomiędzy Maciejem Kawulskim a Tomaszem Raczkiem w jego programie filmowym. I tak, żeby troszeczkę ostudzić temperaturę, szukałem jakiegoś takiego antidotum i wszedłem po ich rozmowie tutaj do tego studia i powiedziałem,
co mogłoby pasować wszystkim? Ścieżka dźwiękowa. W tym filmie jest znakomita ścieżka dźwiękowa. I faktycznie tak jest. Często gdzieś tam nawet z córką w samochodzie słucham tej ścieżki dźwiękowej. Tam właściwie nie ma słabych kawałków, przynajmniej ja tak na to patrzę. Ja też na planie poznałem fantastycznych, kurde, specjalistów i to naprawdę było imponujące, bo człowiek jak jest na planie i widzi te fantastyczne kostiumy, nie? Szyte po prostu, tutaj gdyby cokolwiek się stało, jest drugi komplet, nie? Scenografia, to było coś imponującego, no jakbyśmy weszli na plan i zobaczyliśmy tą krainę, nie? Bardzo dużo tych komputerowych efektów, nie? To w wielu wymiarach był to taki film po raz pierwszy nowy, nie? A jak ty zapamiętałeś tego pierwszego Kleksa, dlatego że jesteśmy z tego samego rocznika, więc pewnie ze szkołą byliście w kinie. Tak. Ja zapamiętałem tylko Marsz Wilków, muzykę TSA i totalny strach, jak wracaliśmy do domu, bo to jakoś było ciemno zimą i że te wilki za chwilę gdzieś wyjdą. Zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. To samo miałeś? Ja byłem, wiesz co, mój brat jest tak półtorej roku młodszy i byliśmy w kinie i bardzo się baliśmy, bardzo. I pamiętam, że była taka nasza braterska przysięga, że do końca życia będziemy pamiętać wilkołaki. Nie? I pamiętam parę lat temu, wiesz, tak dostałem od niego zdjęcie, wiesz, to ją pamiętasz? Ja tak pamiętam, ale tak mówię, coś mi nie gra, nie? Wygooglałem ten marsz i tak mówię... Tego się baliśmy. To jest niesamowite. Słuchajcie, ja was pogodzę, bo byłem już za stary i nie byłem wtedy. Tak. I na to też nie pójdę. I to jest w ogóle jakieś straszne, bo mam z kolei za duże dzieci, żeby iść na Tak, pamiętać. Jest taki moment. Ja też jak chodzę po sklepach i widzę ten dział dziecięcy, to mówię, o, już normalnie można Już tu kupić. Nie wejdę, nie? Cieszę się, że wiesz, to już jest taka kraina, wiesz, tak to teraz inni, którzy ćwiczą ten krzyż, wiesz, i ciągle chodzą teraz inni. Sprawdzanie rozmiaru, no chodź tu, spróbuj. Nie, tak. Ale powiedz, na jakie pytanie nie odpowiedziałem, bo mi to nie, siedzi... Nie, już odpowiedziałeś. A, dobra. O teatr. Dobrze. To było pytanie o teatr. Dobra, bo nawet ja też... Nawet nie wiesz, że odpowiedziałeś. Tak. Bo ja jestem taki dygresyjny, czasami, wiesz, gdzieś się zawijam, bo tracę wątek i tak dalej. Ale więc... dygresję akurat lubimy. Mhm. Okej, okay, dobra. A wiesz, że ludzie chcą się czegoś dowiedzieć o tobie? Jasne. Ja nawet sprawdziłem czego. To może od razu odpowiesz na to pytanie. Wystarczy wygooglać, czy Tomasz Kot. No i masz tak, czy Tomasz Kot ma dzieci? Tak, dwójkę mam dzieci, Blanka, Leon, cudowni, fantastyczni ludzie. I to się łączy od razu z pytaniem trzecim, czy Tomasz Kot ma syna? Ma syna Leona. Poznaliśmy po imieniu. Tak. Że Leon jest synem. Czy Tomasz Kot ma żonę? Tak. Sorry za następne pytanie, ale to no naród. Czy Tomasz Kot ma bielactwo? Tak. Co to jest? To się pojawiło parę lat temu. Byłem zaskoczony. Bardzo długo nie nosiłem brodę. I ogoliłem się do jakiegoś self-tape'a i żona mówi, co się dzieje, nie? A ja po prostu zgoliłem brodę taką, nie wiem, po roku czasu i tak... No, ale nie miałem tych białych, bo czasami jest tak, że biały zarost rośnie, nie? Co się dzieje, nie? W ogóle o co chodzi? I pamiętam, miałem sesję chyba do Vivy, z tym, że ona była taka mocno czarno-biała i tego nie wiem, czy było widać, czy widać, ale pamiętam, że promocyjna do Kleksa i ktoś mnie pyta, czy to zamalowywać. Ja mówię, chyba nie, bo jak widziałem Oppenheimera, to tam jeden z aktorów miał bielactwo takie naturalne, pięknie to zagrało. Ja mówię, jeżeli tylko czujecie, że to się przyda, i tak też mówiłem przy filmie Kule, nie? Jeżeli tylko czujecie, że to bielactwo może fajnie zagrać, to na pewno nie będę z tym się bił. Tym bardziej, że tam to bardzo ciężko to zlikwidować. I wtedy pani, która robiła make-up, mówi super, że to robisz, wiesz, bo tylu ludzi to zakrywa, wiesz, ma problem. Więc jakby mam tak, no, okay. Tak jest, idę z czasem, wiesz, mam 46 lat, kurde, wiesz, pojawiło się bielactwo. Zobaczymy, co z tym można zrobić. Jak chcesz, to mogę odpowiedzieć za ciebie, Tomek, na przedostatnie pytanie. Ale nie, poczekaj, zadajmy jeszcze, czy Tomasz Kot śpiewa? Znaczy technicznie rzecz biorąc, mogę śpiewać, ale bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię. No i teraz jest pytanie przedostatnie. Przemku, czy Tomasz Kot żyje? Tak. Aha. Wow. No i jest pytanie, czy Tomasz Kot żyje. No. Wow. To znaczy, że to już jest ten wiek, w którym się ludzie pytają, to on jeszcze żyje? Niesamowite to jest, ale to pewnie będzie, nie? Jakoś pewnie obawiam się, że to się może nakrzyżać. Teraz pytanie przedostatnie. Nadejdzie ten moment, kiedy... Żyje i ma się dobrze. Uważaj, czy Tomasz Kot gra na pianinie? Udaję, że gram. Dobra, ale umiesz czy nie umiesz? Mam słuch i uczyłem się przy zimnej wojnie. Przeżyłem taki bardzo ostry trening. Paweł Pawlikowski był dosyć ostrym trenerem i tam się uczyłem wtedy po raz pierwszy równocześnie u Marcina Maseckiego i u takiej żeni, która
uczyłem moją córkę. Ja mówię, dawaj, Żenia, uczę się podstaw wszystkiego. Jestem w stanie jakąś melodyjkę zagrać. Jakby, dobra, nie, Google nie oszukać. Ma więcej pytań, to dziękujemy. Dobra, panu. Dobra. Już, Robert? Już, no Google nie ma więcej pytań. To była bardzo krótka rozmowa. Tomek, pamiętasz swój pierwszy casting? Tak. To był casting do... Taki pierwszy duży, czy taki pierwszy... Wiesz, bo to są różne rzeczy, wiesz, jakby czasami... O, nie chodzi mi o casting, znaczy nie, no, na statystów to w ogóle nie ma castingu. Na, casting o pierwszą rolę, na której naprawdę ci zależało i szedłeś tam z, nie wiem, z napięciem, stresem, wyczekiwaniem. Miałem okazję, byłem... Pierwszy taki duży casting, gdzie widziałem znane osoby, to był casting do chyba do Zemsty. I pamiętam, że tak odzwoniłem do mojej żony i mówię, tu się chyba coś dzieje, słuchaj, tutaj, wiesz, tutaj ten i tamten, nie, to chyba tak na poważnie mnie biorą, nie? Nie wyszło. Potem miałem dwa castingi do dwóch różnych filmów, gdzie w jednym dostałem rolę, ale odwołano zdjęcia. To był Chopin, Pragnienie miłości. I tam miałem być kelnerem gdzieś tam, ale scena cała spadła. Casting później do takiego jakiegoś filmu, który nie wiem, czy powstał, czy nie powstał, ale tam miałem największe szanse, ale w szkole mnie nie puścili. I tak mówię, dobra, to ja już tam do tej kamery się pewnie nie nadaję, bo dobrze mi w teatrze szło i cały czas w zasadzie z teatru nie wychodziłem, nie? Więc mówię, no to widocznie to tak jest. A te najważniejsze role, to się dostaje z castingu, czy po prostu zadzwonił producent i mówi, wiesz co, Bogiem to musisz być ty, albo Panem Kleksem to musisz być ty? Teraz jest taki moment, że na przykład jak ktoś mnie pyta o castingi albo gdzie się zgłaszać, to ja nie wiem, co odpowiadać, bo to już jest indywidualne, to są zdjęcia próbne, czy będziesz pasował z tamtą aktorką, czy to nam pasuje, to już się opiera na takich jakby indywidualnych jakby założeniach do tej roli. Już nie chodzisz na castingi. Raczej nie, jakby bardzo, że czasami są tak zwane zdjęcia, żeby sprawdzić po prostu partnerów, innych aktorów i tak dalej. Natomiast pamiętam, miałem niezwykłe szczęście jeszcze a propos takich pierwszych castingów, to było naprawdę niezwykłe szczęście, bo jak myśmy studiowali, to tak się złożyło, że do Warszawy było bardzo drogie Intercity, a myśmy zazwyczaj tam nie byli zamożni. I teraz jeden casting w Warszawie to było gigantyczne obciążenie budżetu miesięcznego. I też panowała taka fama, że raczej wszystko jest ustalone. Te castingi są pro forma. To jest tak po prostu, że niby się odbyły. Karty są rozdane. Nie warto tam się... Tak, i było tak, że nie ma sensu jeździć, bo i tak tam Warszawa się dogadała ze sobą i tak dalej. Nie, bo to było zawsze, my musimy Intercity, a oni po prostu tramwajem, nie? I pamiętam, że jak pojechałem do Katowic na zdjęcia próbne do Skazanego na bluesa, to nie mogłem w to uwierzyć, że ktoś mi tak na poważnie wziął i mówi, przyjeźdź do Warszawy, to jest bardzo ważne, tam musimy jeszcze zdecydować coś. I pamiętam, że też koledzy nie mogli uwierzyć, nie? Że jak, tak po prostu, że tak na rolę w filmie, nie? Tak, że po prostu gdzieś do Katowic pojechał, tam ktoś się zachwycił i to było takie, wow, ale mam szczęście. Nie? A jak myślisz, mam szczęście, to jest, wiesz, szczęście to jedno, ale jak myślisz, dlaczego akurat to byłeś ty? Jeśli wygrywałeś castingi, to co twoim zdaniem decydowało, że reżyser castingu stawiał właśnie na ciebie? Wiem, czemu ten jeden. Nie, wiem, czemu ten jeden. Wiesz, bo to jest taka historia, która... To jest, nie wiem, czy to gdzieś... Ja to kiedyś coś raz mówiłem, ale to jest taka historia, która gdzieś mnie sformatowała zawodowo. I ja mam wrażenie, że ciągle na kołnierzek patrzysz, nie? Nie, dobra. Na siebie. Dobra. Ale to wiecie co, to jest taka historia, gdzie ja, to ładnie brzmi, ale ja nie byłem takim kozakiem, ja tylko się bałem. Już wam mówię, o co chodzi. Jest czwarty rok, robimy ten dyplom, gdzie profesor Sztur nas tak uczy pięknie i nagle rektor się dogadał i mówi, słuchajcie, mam wielką gratkę, drugi dyplom wasz rok będzie miał z Andrzejem Wajdą. No to wszyscy w ogóle wow, w szok, a ja załamany, bo dosłownie pół roku wcześniej przyjechał Jacek Głąb z Legnicy, dyrektor tego teatru i mówi, słuchaj, mamy taki pomysł, kończysz studia, Hamlet jest o tym, że student wraca po studiach i chcemy taką legendę zrobić, to będzie najwyżej budżetowane przedstawienie tego roku, robimy Hamleta, ty jako ten książę, który wraca po prostu ze studiów, nie, z Wittenbergi. I no i ja nie chciałem ich zostawić, no bo mówię, kurde, no wszystko jest tak personalnie, ty jesteś legnicki chłopak, wracasz do Legnicy, to będzie super. I podszedłem do pana Andrzeja i mówię, ja mam taki problem, nie, bo ja nie mogę, nie, bo ja już jestem dogadany z Teatrem Legnickim, nie, oni tam czekają i zostałem idiotą roku. Pan Andrzej tak spojrzał i mówi... Wcześniej przeżyłem podobną przygodę z Krystianem Lupą, nie? Ale,
Ale to też nie wynikało z tego, że ja chciałem przekozaczyć. Dokończ tę historię. Tak, już. I później z Krystianem. No i chodzi o to, że on tak się uśmiechnął i mówi, dobrze, to przygotujcie sceny takie najlepsze, co robiliście z poprzedniego roku. Ja chcę się zobaczyć, z kim mam do czynienia. Nie? No i tak jakoś było, że koledzy powybierali też sceny ze mną i głównie było tak, że cały czas byłem na scenie. No i mówię, taki, ty wyjeżdżasz, tak? Ja mówię, no przepraszam, nie? Tak wyszło, że to wyjeżdżam, nie? No, oczywiście słyszałem wszędzie, wiesz, ty jesteś idiotą, stary, to w ogóle to, co ty zrobiłeś, to jest... I wiecie, co się stało? Dyplom poszedł jak poszedł, tam dużo było ludzi, finalnie ten mój rok grał jakieś mniejsze role i tak dalej, a mi było tak wstyd i tak głupio, że najlepszym możliwym moim pismem, bo ja tam lubię sobie tego, napisałem list do pana Andrzeja, że strasznie jest mi głupio, przykro i jak będę w Warszawie z tym przedstawieniem, a pan dyrektor powiedział, że będziemy, to ja chętnie pana zaproszę, bo to... I on przyszedł. Przyszedł? Przyszedł na to przedstawienie, no. I dosłownie 2 tygodnie, 3 tygodnie później dostałem telefon, zapraszamy cię do Katowic, powstaje film o Ryśku Rydlu. Potem się dowiedziałem, że taka fama poszła, ten młody z Legnicy, to tam coś, sprawdźcie go, nie? Mhm. I... Czyli jednak granie w Legnicy pomogło. Tak, tak. To była taka... taki sentymentalny powód. Tak, i to mnie tak sformatowało, bo tak sobie pomyślałem, nie zawsze to, co jakby na pierwszy rzut oka pasuje, skleja się w całość, jak coś w środku czujesz, że nie tak, to może warto czasami tak posłuchać albo odkryć to, odgrzebać bardziej, nie? Żeby zobaczyć, jak może warto temu głosowi zaufać, bo ponieważ wtedy na zewnątrz to był po prostu głupi ruch. No, jakiś taki... Mi niedawno mówiłeś właśnie, że ty jesteś jeszcze ciągle taki bardzo, bardzo legnicki, czasami do tego wracasz. Ja to mówię, że trzymam Legnicę w sobie, ale to bardziej chodzi mi o taki ten stan, w którym, no pamiętam ten czas, nie wiem, kasy nie ma, tam pociąg odjechał, następny jest za 2 godziny, trzeba gdzieś na tym dworcu przeczekać, jakby zaraz dojadę. A czy uważasz, że takie momenty warto w sobie pielęgnować, bo one gdzieś tam, wiesz, trzymają ciebie bliżej ziemi, nawet jak odnosisz jakiś gigantyczny sukces, to wiesz, możesz sobie to przypomnieć, że nie miałeś tej kasy na pociąg. Wiesz co, mi to pomaga, bo jakby do dzisiaj tak, że na przykład nie lubię biegać, ale takie marszówki robię, nie? I tak staram się tak 10-15 kilometrów tygodniowo i tak, to jest czysta przyjemność przejść przez most na piechotę, nie? W którym zawsze jeżdżę, nie? Jakby to jest jakieś takie, na chwilę robię coś na odwrót i wtedy mam takie, nie? Ale rozumiem, że to trzymanie Legnicy oznacza po prostu, hej, nie jesteś taką wielką gwiazdą, jesteś chłopakiem z Legnicy i że to ma ci pomóc, rozumiem, w tym, żeby nie... Wiesz co, jakiś element... Nie odbiła sodówka zupełnie. Na pewno jest jakiś taki element, wiesz, na pewno jest taki jakiś element pionizujący. Wiesz, że wielcy aktorzy nie są po to, żeby być kumplami z prowincji, tylko żeby być gwiazdami, żeby być... Wiesz co, ja wiem, ale jakimiś takimi... ja się na to nie załapuję, jakby przysięgam. Mam takie coś, że nie potrafię, próbowałem, wiesz, bo to wszystko, co przyjeżdżasz tutaj, to jest nowe i te stawki się zwiększają i to wszystko. I tak mówię, kurde, poznajesz też ludzi, którzy tam... I teraz w zależności, jak komu idzie, nie? No bo jak ludzie na początku startują, to są zmobilizowani, bardzo chcą, idą do przodu, godzą się na wiele wyzwań i tak dalej, a potem jakby przychodzi taki rodzaj, może niekoniecznie uznania, ale no, to już tam jakieś miejsce jest zajęte, jest wygodniej, a to już tego nie zrobię, a to już tam nie pojadę. I oczywiście to jest w przypadku każdego tak jest, nie? Że pewnych rzeczy już nie chcesz robić, powtarzać. Ale kurde, ja się jakoś nie potrafię przyzwyczaić do wygody, nie? Tak, przepraszam, nie wiem troszeczkę, jak to wyjaśnić. Nie masz jeszcze 50, a czy wielu, bo mówisz, że to już tak z pewnych rzeczy, czegoś nie zrobisz i tak dalej. Czy ty już wiesz, że czegoś nie zrobisz, czegoś nie dokonasz? W sensie, a to tak wychodzi, że ja tak mówię? Nie. Ja tak... Wiesz co, miałem wielki rozrachunek po tym zamieszaniu zachodnim. W dużym cudzysłowie. Wielki, gigantyczny. Ponieważ to też jest tak naprawdę... O, to na przykład o tym nie mówiłem. Jest jakiś rodzaj pogwałcenia własnej wyobraźni tej miłości do zawodu w chwili, kiedy na przykład ktoś ogłasza, że będziesz nowym Teslą i się pisze i tam już są plany i ja tam się ustawiam, że to w Nowym Jorku wolisz mieszkać tu czy tam. Trzeba, to myślę, że nie wszyscy wiedzą, o co chodzi, wiesz? Dobrze. Weźmy teraz ten element wyjaśnienia. Dobrze. To jest ten czas, kiedy... To było przed pandemią jeszcze, prawda? Tak, to było przed pandemią. Dostałeś propozycję zostania wielką gwiazdą Hollywood. Tak, no, zimna tak, wojna. Przynajmniej myśmy wierzyli w to, że to tak będzie. Tak, ja w sumie też, wiesz, no, miałem wszelkie papiery ku temu, żeby w to wierzyć. Zimna wojna zrobiła gigantyczne zamieszanie. W Cannes bardzo się spodobała. To był taki moment, wtedy spełniłem swoje marzenie. Bo na przykład, to myślałem, że to się nigdy nie... Ja mówię, jak to jest być reprezentantem kraju, nie? Że to musi być niesamowite uczucie. I to jest takie abstrakcyjne pytanie pewnie większości Polaków, nie? Że widzimy, jak oni w tych dresach chodzą, nie?
Zwłaszcza, że ty jesteś kibicowsko-piłkarsko. Tak. Lubię, wiesz, interesuję się i pamiętam, jak wychodziliśmy ten dzień zimnej wojny w Cannes. To jest taki, tam, w Cannes jest pięknie, bo ponieważ czy to jest grupa z Polski, czy z Kazachstanu, czy ze Stanów, wszyscy mają dokładnie te same. Tam nie ma jakby większej gwiazdy, mniejszej. Jakby każdy w głównym konkursie jest tak samo uhonorowany. Jest taka walkada. Ci policjanci pięknie ubrani na motorach jadą. I jak myśmy wychodzili, to ludzie krzyczeli głównie Polska, Polska, Polska. Nie, tak mówię, och, to chyba jest takie uczucie, nie, tak w ogóle. Tym bardziej, że dziennikarze mówili, story, wam się kibicuje jak reprezentacji jakiejś, nie? I to było takie fajne uczucie. I pamiętam, że poleciliśmy, chwilę później były Oscary. Tam natychmiast się mną zainteresowała agencja UTA. Oni powiedzieli, żebym przyleciał tak z 2 miesiące wcześniej. Zorganizują mi szereg spotkań. 2 miesiące przed Oscarami. Przed Oscarami, tak. Mm-hmm. Bo oni mówią, że Oscary to jest taki specyficzny czas, że większość świata widzi te Oscary jako taką super imprezę i te złote statuetki, a tak naprawdę to jest jedyny moment, kiedy cały Hollywood może się spotkać. Bo przez cały rok ktoś siedzi w Afryce, ktoś kręci w Ameryce Południowej. I tak naprawdę to jest jeden wielki networking też. Tak, oni mówią, że tak, to wiesz, mówię, Oscary to jest ostatnia ceremonia, z góry wiadomo, kto wygra i tak dalej. Nie? Natomiast to, co się dzieje tydzień przed, jest kluczowe. Nie? To jest, i teraz jakby w całym mieście odbywają się imprezy różnej rangi. I teraz jest jakby klucz i cały myk polega na tym, na jak wysoką imprezę dostaniesz wejście. Nie? I ty pojechałeś 2 miesiące przed Oscarami. Pojechałem przed, żeby zobaczyć, bo tak mówię, kurczę, jeżeli ta przygoda tak jakoś otwiera ramiona, nie? Ja nie miałem takich aspiracji, bo po bogach było dużo pytań. Czy pan myśli o Zachodzie? Ja mówię, nie, no, ja nie znam angielskiego, nie mówię płynnie, nie nauczę się tak, żeby, nie wiem, żeby być, gadać jak Anglik. Albo Amerykanin i jakby no nie ma to większego sensu. Nie? I nagle poczułem, kurde, szkoda, że się tego angielskiego nie uczyłem. Więc to był taki przyspieszony kurs. I mówię, dobra, biorę tą przygodę w pełnym wymiarze. Nie? Jeżeli tego mówią, to trzeba zrobić. Ja mówię, chcę zobaczyć, jak to robią. To, o to zawsze chodzi. Nie? Zobaczyć, jak robią. Wiecie, każdy aktor gra w swoim ojczystym języku, więc jakiekolwiek zagranie w Szwecji, w Czechach, u sąsiadów, w Niemczech jest tak naprawdę niezwykłym wyczynem. Po prostu widzisz po pierwsze, jak oni to robią. To jest wielkie wyzwanie nerwowe, bo nie zaimprowizujesz, nie uratujesz sceny, po prostu masz swoje linie, nie znasz języka. To jest bardzo duże i zupełnie inny szereg obowiązków, jakichś takich obciążeń. No i ja tam pojechałem, oczywiście ściągnąłem rodzinę, żeby tam jak najszybciej... Żeby sobie posiedziała z tobą w ciepłym. Żeby to było też edukacyjne, nie? Że po prostu, jak moja córka zaczęła po angielsku gadać, to było niesamowite, nie? I mówię, słuchajcie, no to jesteśmy tutaj, no to nie wiem, zróbmy sobie wycieczkę krajoznawczą, pojedźmy tam, nie wiem, zobaczmy, jak wygląda San Francisco i tak dalej. To było fantastyczne. Chodziłem na te spotkania i w pewnym momencie zadzwonił do mnie Anand Thakur i mówi, że bez żadnego castingu, nie, dostałem maila, po którym nigdy chyba tak nie płakałem ze szczęścia, jak po tym mailu, nie? To było coś takiego. Ale naprawdę płakałeś ze szczęścia? Tak, to było nie, to po prostu, bo to był tak skonstruowany mail. Bo to było takie docenienie twojej pracy. Znaczy, to było bardziej takie wyznanie... Od lat mam ten scenariusz. Jest to dla mnie niezwykle ważna sprawa. Jest to osobista rzecz i wiedziałem, że jeśli nie znajdę aktora, to nie ruszam, nie szukam i tak dalej. Nie? Oglądając Zimną wojnę od połowy tego filmu, wiedziałem, że jesteś moim Teslą. Jesteś wysoki, jesteś chudy, spełniasz wszystkie warunki, a stopień twojego angielskiego jest idealny do Nikolasa, no Nicoli, który przyleciał do Nowego Jorku. Sytuacja prywatna jest taka, że oni cię tu nie znają, bo to jest też duża rzecz. Zagrać główną rolę w Stanach to jest jakaś gigantyczna sprawa, nie? To jest... W dużym hollywoodzkim filmie. Tak. I pamiętam, że wtedy ten agent mi powiedział, Thomas... Jak zrobisz to już stąd nie wyjedziesz. Nie? No to wiesz, to też jest. Chodzi, jakby stąd mówię, że jest jakiś rodzaj takiego. Ja, żeby zacząć przygotowanie, muszę naprawdę uwierzyć w tą historię. Nie? Nie chodzi mi o historię zawartą w scenariuszu, tylko że to się naprawdę dzieje. Nie? I pamiętam, że jak mało tego, Anand się spotkał z Pawłem Pawlikowskim i Paweł powiedział, on ci to zrobił, jest w Polsce taki film Bogowie, nie? On to już widział Bogów i tak dalej. Mówi, on to zrobi jeden do jednego, nie? On po prostu odtworzy tych Bogów w skali światowej.
ja już też tak czułem, że to jest wszystko w zasięgu, nie? Że po prostu jak zacząłem te wąsy, pamiętam, że był taki problem, w żadnym sklepie nie mogłem znaleźć kamizelki, chodziłem, mówię, chcę kupić tylko, bo czułem, że muszę mieć kamizelkę, muszę, codziennie prasowałem koszulę. Już grałeś. Już mi wchodził ten sznyt, nie? Ten po prostu sztywny facet, chudziutki, który wchodzi i po prostu jest, musi być psychicznie mocniejszy od całej reszty, nie? No bo on tak miał, że tu Edison, prawie Bóg. A on, nie, to nie tak, to tak, to tak. On był takim, oni się go bali po prostu, nie? No, ale to nie wyszło. Nie wyszło, nie. Dlaczego? Wiesz co, były jakieś problemy produkcyjne. Pamiętam, że producentka z Nowego Jorku już mówi, przyspieszamy, to nie zacznie się w październiku, to się zacznie we wrześniu. Ja w imię Tesli odmówiłem chyba z 3 filmów w Polsce, bo czułem, że muszę być tak, ja mówię, jak to, tego się nie robi po drodze, tego się nie robi z boku. To jest po prostu, to musi być taka setka. Tak, nie, ktoś skrada. Nieoczekiwane zdarzenia horyzontalne, ale to było bardzo uroczne. Ola, nasza charakteryzatorka, po prostu weszła i popatrzyła, czy wszystko jest w porządku. Tak. Normalna sytuacja. A się nie świecimy jakoś tak za bardzo. I pamiętam, że nagle dzwoni do mnie Nigel, czyli agent amerykański, i mówi: Tomas, Hiszpanie, którzy mieli być po Tesli, będą wcześniej. I w pewnym momencie ja mówię, no jak to, no przecież ja jestem od 4 miesięcy, chodzę po lesie Brudnowskim, udaję, że to jest Nowy Jork, nie, jakby, no bez jaj, bo ja chciałem, znałem cały scenariusz, nie, wszystko i ja mówię, no dobrze, ale co się stało, no oni tam dojdą do ładu i tak dalej, robiłem 4 miesiące Hiszpanów. I w momencie byłem tak wykończony, że jak wróciłem do Polski, to ja mówię, dobra, żeby tylko te 2 miesiące przerwy między Teslą a Hiszpanami, żeby odpocząć. I wtedy wybuchła pandemia. Czy płakałeś 2 razy? Wiesz co... Z okazji tego, że to się nie udało? Nie, pandemia... Pandemia była, mam wrażenie, czy ten pierwszy lockdown był takim szokiem dla wszystkich, że każdy raczej żył tak, co to będzie dalej... Jak to dalej tak potrwa, to co? Na czymś innym się skupiłeś. Jakoś na czymś innym byliśmy skupieni. Ja byłem też przekonany, że skoro cały świat się wstrzymuje i na przykład już na pewno nie zagramy tych scen na lotnisku w Paryżu na przykład, nie, gdzie jest pełne lotnisko, to tak utrzymywałem się świeżo tymi, jeszcze mocno zmęczony planem, tymi wspomnieniami, nie? I tak ciągle było, dobra, słuchaj, to minie w kwietniu, uruchomimy coś, wiesz, może w lipcu. I ta pandemia tak się rozciągała i w pewnym momencie wszedł drugi film o Tesli, który był w zamrażarce trzymany, bo tam jakaś afera była z producentem i jak ten drugi film się pojawił, to dostałem hasło, sorry, 2 duże filmy o Tesli, 0 nie sukcesu, może za parę lat serial premium, ale raczej nie. I ja tak z tym zostałem, 2 razy tak miałem. 2 razy była taka przygoda, że się szykuję i odmawiam kolejnych rzeczy, nie? I tak no, po 2 latach mówię, dosyć. Jakby... Ty stwierdziłeś, że nie warto czekać na kolejną szansę, tylko znaczy lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Wiesz co, tak oczywiście można na to spojrzeć, ale też można... Ja bym dołożył coś jeszcze. Jak kręciłem Niebezpiecznych Dżentelmenów z moim serdecznym przyjacielem... Jeden z moich ulubionych filmów polskich ostatnich lat. Tak, tak, i on ma grono fanów i co chwilę ktoś mnie zaczepia i mówi, proszę pozdrowić pana Żelińskiego. Nie? Ja mówię, no, oczywiście, pewnie. Jak kręciliśmy przed... No też oczywiście szykowałem się, to mój serdeczny reżyser, jest mój serdeczny przyjaciel Maciek Kawalski. To też niesamowite, że rok w rok, nie? Maciek Kawalski, Maciek Kawulski. I pamiętam, że dostałem telefon właśnie od Nigela i on mówi, słuchaj, tam chodzi o to, żebyś był jakimś czeskim ochroniarzem w serialu, 3 sezon, tam 4 odcinek, nie, tylko oni wymagają tej pełnej dyspozycyjności, bo może będziesz potrzebny dzisiaj, może za tydzień, więc nie możesz nic robić w okresie tam marzec do połowy kwietnia, nie? Ja mówię, no ale ja gram film, jedną z głównych ról. Jest to wielka przygoda. Od roku w zasadzie siedzę w książce Józefa Hena, biografia, która jest fantastycznie napisana. I tak się prywatnie też wciągnąłem w ten czas. Międzywojnia, przełom wieków, jak ludzie żyli. I tak mówię, kurde, no nie, jakby nie, sorry. Nie? Tam są jakieś 3-4 dni zdjęciowe, pojawia się pewnie 3 minuty w 4 odcinku czegoś tam. Jakby chcę być bojem, nie? Jakby to jakby nie odbierajcie mi tych przygód, bo w gruncie rzeczy...
tam się pojawiłem za każdym razem, jak robiłem coś w Polsce, coś naszego, więc też myślę sobie, to nie jest tak, że tam jest jakiś w ogóle... To nie jest jakaś przepaść, wiesz, robimy dobre filmy też, kurde, no tam przecież jak Boże Ciało było znowu na tych korytarzach oscarowych, to jest super, nie? Super, rok w rok, bo to też jest taki sygnał. Tam ci Polacy to jest, kurde, ciekawa sprawa, nie? Co chwilę ktoś tu przyjeżdża, coś się dzieje. Ta twoja opowieść o Tesli uświadamia nam i też pewnie widzom, że... dużym aktorom, w sensie nie wzrostem, ale już, że tak powiem, dorobkiem, mogą przepadać duże rzeczy i to tak samo może boleć jak mała rzecz, która przepadnie aktorowi, który jest dopiero na początku, bo wasz zawód jest trudny. Ja się będę tego trzymał i będę się przy tym upierał, że wasz zawód jest trudny, dlatego że to jest taka, dopóki nie wejdziesz na pewien szczebel, nieustająca akwizycja samego siebie i ona może bywać bolesna. Nie wiesz na przykład, na ile przyjeżdżasz do Warszawy. Jestem pewien, że to ma każdy. I nawet jak jest, nie wiem, dziecko kogoś znanego i z pozoru ma łatwiej, to on też nie wie, ile się utrzyma. Bo tak się mówi, scena jest bezlitosna. Nie? Scena ci od razu powie, nadajesz się albo się nie nadajesz. Albo będziesz tu taki... się niczego nie załatwia po znajomości? Chcesz nam to powiedzieć? Oczywiście start, wejście, wszystko jest możliwe, tylko zmierzam do tego, że nie utrzymasz dwie dekady kariery, nie, tego poziomu, jakby nie dzięki znajomościom. No to jest jakby, to są takie fale, są takie kariery, nie? Że tak jeden, drugi, trzeci film, potem i tak naprawdę mija dekada i... A, faktycznie, był taki. Kurde, to nawet był dobry film. Nie? I to mniej więcej jakby w ten sposób się rozmawia. Nie? Tomasz, teraz ja wiem, że to wygląda jak jakaś taka tania ustawka. Skoro Tomasz kot, to wejdzie pies. Ale Tomek złamał to już tym t-shirtem. Myślę, że już nic bardziej suchego nie może się tutaj pojawić. Ale my rzeczywiście mamy psa, prawdziwego, żywego psa. Tak. Się już powinien pojawić. I nawet ma imię. No właśnie. Szyszka. Szyszka. Okay, i teraz jest... państwo widzą Szyszkę. Cześć, dziewczyny. Oj, to jest bardzo duży psiatek. Uważać, bo możemy zrobić za małe zamieszanie. Dobrze. Czy to jest pies... Czy to jest pies z tych, które... Który... Można dotykać. Można? Tak, tak, można. Jest bardzo dotykać. Bo ja bardzo lubię, ale on jest piękny. Można dotykać. Jesteś piękny, maestro. Totalnie to wygląda. Znaczy, już to się wtedy nie będzie na pewno komenda siat. Jest zawsze bardzo... zaczynam od tego pytania i wy zawsze mówicie, że nie wiecie. Więc zapytam. Wiemy. Wiecie, jakie to jest pytanie, ile ma lat. A, ile ma lat? No właśnie. No, Szyszka w schronisku została oceniana na 9 lat. To jest ona, tak? Tak, tak, Szyszka. No pokażmy ją, pokażmy. Ale nie my uważamy, że ma tak, trochę... Tak, tak, tak. Znaczy generalnie jest pełna energii, pełna życia. Także to 9 lat to jest tak... Masz, psiaczku, chodź. Kocha spacery, kocha kontakt z ludźmi. Patrz, tak naprawdę... Bardzo lubi koty. Też, sprawdzona. Do ciebie podeszło. Proszę, Tomku, to jest ode mnie dla ale ciebie prezent. Ale wyjątkowo, to rzadko w przypadku psów ze schroniska, wiemy, że Szyszka lubi koty. I lubi też dzieci. Ponieważ wolontariusze jeździli z nią na wycieczki i posprawdzali w takich warunkach, że możemy śmiało ją wydać do domu z dziećmi, tak. Ponieważ tych dzieci się nie boi. Nie ma w sobie ani grama agresji. Super. Także generalnie jest takim trochę wyjątkiem. Ona naprawdę jest bardzo elastyczna co do tej adopcji. Tak jak tutaj rozmawiamy do tych dzieci. Tak, czasami pojawiają się psy trudne. Tak, tak. Same panie mówią, że... Ona też może zamieszkać się zarówno w mieście, w bloku, ale też może zamieszkać w domu z ogrodem, więc jakby naprawdę... Tylko no czeka proszę na ten państwa, dom. Nie może być lepszej reklamy. No już. Tak jest. Pieska niż lubi ta, dzieci, lubi koty. Właściwie to jest nie ma alergii. Tak. Także jeśli chodzi o schronisko na Paluchu, to mamy stałą tutaj współpracę. Dziewczyny przychodzą, prezentują te pieski. No i mamy nadzieję, że ktoś z was się po Szyszkę... Śmiało dzwonić. Tak, widać, że jest bardzo ciekawy. Wszędzie zajrzy. Pierwsze zniszczenia się pojawiają, dlatego musimy już powolutku... Tak, i od razu zachęcamy państwa, żeby zainteresować się nie tylko Szyszką. W schronisku na Paluchu całe mnóstwo fajnych psiaków. Jest taki wysoki blat, żeby ogonem nie strąciła filiżanki. Czekaj, jest. Piękny pies. Bardzo podobnego psa ma znany polski raper Wojtek Sokół. Bo często widzę, jak wrzuca zdjęcia albo jakieś filmiki ze spacerków. Tomek, powiedz taką, próbuję że... Próbuję tu wejść teraz. Próbujesz tu wejść? A już jesteśmy. Bo myślałem, że ta plansza się świeci. Ten fantastyczny stolik. O, kółka. Tak, ja, drodzy państwo, jak tylko wszedłem, to od razu zrobiłem to. To jest fantastyczne. To dobrze, to teraz się podnieś i odpowiedz na pytanie,
pana Przemka. Tak, ja mam takie pytanie, czy zgadzasz się z taką tezą, że to ten prawdziwy taki wysoki pułap aktorstwa, to bycie w mainstreamie zaczyna się od momentu, kiedy nie robisz rzeczy, których nie chcesz robić. Bo ty powiedziałeś w jednym z wywiadów przed paroma laty, że przyszedł taki moment w twoim życiu, że musiałeś sobie odpowiedzieć na kilka pytań i jednym z tych pytań było to, czy ja naprawdę chcę robić to, czy ja naprawdę chcę robić tamto, czy ja to muszę robić, bo kiedy zaczynasz całą tę ścieżkę, wstępujesz na nią, to... Czasami bierzesz rzeczy po prostu tylko po to, żeby mieć pracę, no bo przecież wy się z tego, tak, to jest wasz zawód, wy się z tego utrzymujecie. Wiele osób o tym nie myśli w taki sposób. Tak, no to jest, jak jest w teatrze na etacie, no to przecież jakby twoim reżyserem jest ten, który się dogadał i umówił z dyrektorem. Nie masz na nic wpływu, po prostu przychodzi reżyser i mówi, hej, cześć, wybrałem was, tutaj robimy taką sztukę, za jak 3 miesiące przyjdzie inny reżyser i po prostu robisz, nie? I to jest komedia, farsa, w zależności od gatunku. Czasami jest możliwość, że aktor może powiedzieć, nie, jakby bardzo bym nie chciał tam i wtedy się dogadują, ale nie ma się na to wpływu. Tak samo uważam, że każdy młody aktor, jak dziennikarz go pyta, co spowodowało, że to spowodowało, że po prostu dostałeś propozycję, nie? A powiedz mi, czy ty teraz, dobrze, teraz ale... z cyklu najgłupsze pytanie dziennikarzy, czy często odmawiasz? Tak, bardzo. Nawet wiesz co, więcej odmawiam niż przyjmuję. Ale to się łączy trochę z moim pytaniem, czyli jest tak trochę, że jak już jesteś na tym poziomie, na którym teraz jesteś, to nie musisz brać wszystkiego i właściwie możesz sobie pozwolić na ten komfort, żeby... Tak, pewne jest rzeczy to... po prostu gdzieś tam odsunąć na bok. Ale odmawiasz, bo co? Bo mało płacą? Czy odmawiasz, bo głupi scenariusz albo słaby reżyser? Wiesz co, nauczyłem się odmawiać jakby w takim... Nauczyłem się odmawiać w momencie, w którym stwierdziłem, że najgorsze, co może być, to fakt, że mam małe dzieci i na przykład mam 2-miesięczny plan. I po prostu wracając, musiałem... Naturalnie mi się wyrobiło, że muszę odbić ten czas, nie? Że muszę... Teraz 2 miesiące będę w domu. Nie? No ale jakbyś zagrał wielką rolę, to pewnie jakoś byś sobie to wytłumaczył. Tak, oczywiście są wyjątki i no, tu nie ma co tak być takim sztywnym człowiekiem, ale zazwyczaj trzymałem tego. Jeśli na przykład miałem, no nie wiem... Wracam, jak zrobiłem 2 filmy pod rząd, nie? Bo czasami tak jest, na początku człowiek po prostu się cieszy, że te propozycje, bo to też stąd wynika, tak jak mówiłeś, bo to był taki moment, że ja miałem wrażenie, że zaczynam wręcz kserować pewne zagrania, zachowania, że te filmy są podobne i miałem taki moment takiego przesytu i gdyby nie ten skazany, to miałbym to było tak, a to ten gość, to tam od tych komedii i tak dalej, nie? No ale zagrał skazany, nie? I ten skazany mnie tak windował w górę. A Tomek, ty mówisz, że był taki moment, że zacząłeś kserować własne zachowania. Nie wiem, czy to jest wada, no bo jak ja sobie... Okej, okay, ja jestem... W rolach, wiesz, jakby, że kseruję rolę, że kseruję, wiesz, jakby nie chodzi mi o życie prywatne, nie? Bo nie. Że trochę zacząłeś grać w takich filmach, że wszyscy już, że wszystkim się zlewały te role w jedną, tak? Tylko, że Robert De Niro zawsze jest Robertem De Niro i wszyscy znamy te gesty, te chwyty, a jednak nas przykuwa do ekranu. No tak, tylko wiesz, to są filmy genialne, nie? Te, w których on gra szykowany i tak dalej, a ja grałem w podobnego typu komediach, jedna za drugą. I to było coś takiego, że troszeczkę, wiecie, to nie jest tak, że coś mi się źle wybrało, to bardziej jest tak, że ja byłem tak wystrzelony z proces teatru i w teatrze jest tak, że grasz wszystko. Musisz grać wszystko, żeby się utrzymać, żeby zarobić. Nie? I ja teraz miałem, wiecie, ten pierwsze 2 lata w Warszawie, to słuchaj, chętnie byśmy się tak spotkali. Ja mówię, kurde, no przecież zawsze chciałem go spotkać. Nie? I tak, to było tak, że wiesz, jakby, no to tu zagram. Pamiętam, kiedyś spotkałem Jerzego Bończaka, coś razem graliśmy i ja mówię tak, o kurde, Jerzy Bończak, nie, tak podchodzę. Dzień dobry. Potem usłyszałem, że jest kolizja na planie, że 2 dni się nakładają, że jest problem, że nie wiadomo, jak to rozwiązać. Nie, ja mówię, coś, nie wiem, co zrobić, taka panika. I pan Bodziak tak mówi, co jest? Ja mówię, no, nakładają mi się dni. Do południa robisz jeden, od południa drugi. Ja mówię, aha, okej, okay, dobra, to w porządku. Nie, bo czułem, że coś jest nie okej, okay, że nie ogarniam tego. Ja tylko jakby nie wiedziałem jednej rzeczy, że... Nie uświadomiłem sobie tego, że znacznie więcej ludzi ogląda sitcom niż na przykład sztukę w Teatrze Bagatela.
Bo ja po prostu robiłem, nie? Zawód. Mhm. Tu, fajnie, tego, dobra, o, tutaj, tu jesteśmy. Nie? I nagle jest, wiecie, ten moment... Nagle się... zostałeś się rozpoznawany wyłącznie jako pan od sitcomu. Tak, tak. I taki, oj, kurde. To był ten moment, jak spotkaliśmy się w La Madame. Być i siedziałeś, Boże, patrzyłeś Boże, się tak, w przestrzeń. Tak, Boże. Łączy nas wspólna historia sprzed wielu lat, kiedy... To jest to głównie twoja historia, bo Tomasz jej nie zarejestrował. Nie, właśnie powiedział mi przed wejściem na antenę, że doskonale pamięta. Doskonale miły, pamięta ten moment. Udaje ludzi zainteresowanych. Tomek, twoja historia, bo tak, wiesz, to super brzmi, jak ty na przykład opowiadasz, poszedłem na Braveheart i wtedy zrozumiałem, że chcę być aktorem. Ja wiedziałem, że chcę być. Nie zdałem matury, ale ja miałem tylko jeden plan A. Wiedziałem, że chcę być aktorem, ale w twoim przypadku też fajne jest to przełamanie pewnego rodzaju słabości. Jest taka historia gościa, teraz ostatnio jest o nim głośno, niestety z powodu choroby Bruce'a Willisa, który kiedy był w szkole, był nieśmiałym chłopakiem, jąkającym się chłopakiem, miał tę słabość, że publicznie nie umiał za bardzo występować, więc zgłaszał się do wszystkich akademii, występował na scenie przed klasą czy przed szkołą. U ciebie to były różnego rodzaju fizyczne słabości, bo ty też bardzo szybko poszedłeś w górę. Opowiadałeś gdzieś, że rosłeś po 12 centymetrów czasami w skali ile miesiąca, tak? Z synem teraz to wszystko. Więc to... Nie, w skali miesiąca nie. W skali roku, przepraszam. To był hardcore, totalny hardcore dla twojego ciała i też wydaje mi się, że też to aktorstwo było dla ciebie jakimś przełamaniem słabości, bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że gdzieś tam spotkałeś jakichś znajomych i oni się zastanawiali, jak to możliwe, że ten chłopak, który miał tam jakieś swoje właśnie słabości, został aktorem. Ja czyli wepchał się na scenę przed kamerę i po prostu tam jest i każe się podziwiać po części. Było takie coś, nie? Że co? On jest w teatralnej? Oczywiście nie moi znajomi z liceum, no bo w liceum już byłem takim człowiekiem teatru, ale w podstawówce byłem naprawdę bardzo nieśmiały i do dzisiaj nie do końca to rozumiem. Do dzisiaj mam takie coś, że jak mam iść do urzędu, to tak zbieram się 3 dni. Ale to chyba bardzo wielu aktorów mówi o sobie, że ja byłem tak bardzo nieśmiały albo tak bardzo nieśmiała byłam i że musiałam coś z tym zrobić i tak jakoś wyszło, że... Nie, wiesz co, ja w to wierzę. Wylądowałem w szkole. Ja w to absolutnie wierzę, bo to naprawdę, bo to jest coś takiego. Ja też no, dosyć tam mieliśmy... no powiedzmy, że miałem dużo kar, jak byłem dzieckiem. Nie? I to mnie jakoś też ukształtowało tak... Gdzie nie czujesz się pewny siebie, po prostu. Nie czujesz tej pewności, nie czujesz... jakiś rodzaj takiej, przychodzę te lata nastoletnie, dużo jest niepewności, nie? Każdy nastolatek ma... Zauważyliście, że nastolatki ze sobą mają mnóstwo energii, jak tylko ten, to się zaczyna taki rodzaj jakiejś takiej jakby obniżki, nie? I było coś takiego, że jak wszedłem, to zaczęło się od tego, że robiliśmy, był konkurs i na języku polskim trzeba było odegrać scenkę Fredry. Ale nas było tylko 2 chłopaków i same dziewczyny, a scena była na odwrót. Więc myśmy zagrali dziewczyny, a dziewczyny się przebrały za chłopaków. I pamiętam 2 rzeczy, nie? Że wszyscy się śmieją, o, bo to jeszcze taki, no to mówimy o latach 90. Facet się przebrał za babkę i tak dalej. Mi to w ogóle nie przeszkadzało. Nie? W ogóle jakby miałem taki rodzaj, no i co, nie? Jakby, znaczy nie to była pierwsza rzecz. Nie miałem, ale nie odczuwałeś i nie odczuwasz żadnego wstydu, skrępowania? No tak zdziwiłem się, nie? Że tak, że w ogóle nie jakby... Ja to bym chyba, wiesz, coś, w ogóle nie miałem tego problemu z tym i pamiętam moment wejścia na scenę i przysięgam, ja mam wrażenie, że słuchajcie, o, tu się mogę rozwinąć, bo mam wrażenie, że ja tego nigdy w pełni nie opowiedziałem. To jest takie uczucie jak ten ścisk, w którym żyjesz cały czas, nie? Ten rodzaj madła, które cię trzyma i mówisz, raczej nic z ciebie nie będzie, wiesz, jak ja tam wymyśliłem tą polonistykę, to tak, znaczy to już później było, ale... Rodzaj takiej bardzo niskiej samooceny i pamiętam, jak wszedłem i pierwsze co to światła, że nie widzę ludzi, ale widzę te pierwsze rzędy, jak się skupię, nie? I taki rodzaj, nie o to chodzi, że ja tu stoję teraz, tylko tu można przeginać, czy nie? Można, tak. Tylko tak, wiesz, pamiętaj, że... A, dobrze. Że jest... No można. Tak sobie pomyślałem, tak, ja pierdolę, mogę wszystko. Nie? Wszystko. Mogę być mordercą, zabójcą. Wszystko. Po prostu jakby ciągle się nazywam Tomek Kot, ale trochę inaczej.
ktoś inaczej mnie nazwał, nie? I teraz pod przykrywką tego kogoś mogę spróbować jakąś inną wersję, nie wiem, siebie, jakieś wariacje, nie? Takie mogę sobie coś wyobrazić. Ja po prostu pamiętam, do dzisiaj to tak jakby to się wczoraj wydarzyło i taki, wiecie, jak to jest, tak człowiek nie ma jakby swoich punktów zaczepienia, nie wie, co chce robić w życiu, nie, cały czas słyszy, Boże, co z ciebie wyrośnie, co z ciebie, a ja nie byłem też łobuzem, jakby... I nagle... Byłeś grzecznym dzieckiem. No tak, byliśmy tak wychowani, żeby być grzecznymi ludźmi po prostu. I nagle, kurde, tak wiecie, jestem na tej scenie, tak, to jest jakaś nieograniczona możliwość. Nie? To już po prostu kipi, nie? To w ogóle... I nagle poczułem takie, wiecie, ta nieśmiałość. Dlatego wierzę każdemu, kto tak mówi. Chyba, że to jest kokieteryjne i taka wymyślona legenda, ale jest takie coś, że dalej pozostajesz nieśmiały. Jak ja dostałem pierwszą nagrodę aktorską, to myślałem, że to jest kpina. Nie mogę w to uwierzyć, że bo tam to był mój trzeci czy czwarty raz w życiu w ogóle zagrany, to był jakiś od razu konkurs i że nagroda aktorska indywidualna, tam Tomasz Kot z Legnicy, nie? I ja taki miałem, bo tam kolega o wiele dłużej grał, nie? To byli, ja po prostu ja byłem dołączony, bo brakowało chłopaków. I tak mówię, nie, niemożliwe, kpina jakaś, nie? Żart po prostu, nie? To... Cały czas się zastanawiam, mówisz o tym, trochę to tak wygląda, jakby to wszystko było naturalne. Byłem sobie w Legnicy, poszedłem do szkoły teatralnej, nawet odmówiłem Andrzejowi Wajdzie. Ale jak to jest? Spotykasz takich ludzi, przecież ty spotkałeś... To paraliżuje. To wiesz, jak ja... Jakaś legendy. Jak jesteś młodym chłopakiem, tak, tak. Myślisz sobie, Jezus Maria, Jerzy Sztur. Przecież ja płakałem na seksmisji ze śmiechu, prawda? On mnie o tą maturę pytał, a jeszcze wiecie, co było śmieszne, że kolega z roku też nie zdał matury ustnej z historii, tak jak ja. I system w szkole jest taki, że są grupy po 5 osób. Potem się spotykają te 2 piątki razem jako połówka i w tej połówce się robi dyplom. Tak jakby 2 równoległe roki po prostu. Nie? I połówka A, ja byłem w grupie B. Grupa A ma dzień wcześniej zajęcia, sceny współczesne z profesorem. I dzień później ja jestem w grupie B i on tak, no dobrze, to proszę opowiedzieć o sobie coś teraz, nie? Jakby każdy z was, poznajmy się. I jest to uczucie takie, wiesz, no było 800 tam, nie wiem, 50 czy 1000 osób, a nas 20 się dostało. To jest takie uczucie, wiesz, takie, każdy wie, że się nie dostanie, a tu nagle się, wiesz, dostaliśmy, nie? I ja mówię, no i taka przykra sprawa, mam rok opóźnienia, no bo ja byłem z rocznikiem 7-8 teoretycznie, nie? Tak, 7-8. Ja mówię, mam rok opóźnienia, bo nie zdałem matury. A z czego? Ja mówię, no z historii ustnej. Co to z tym pokoleniem? Drugi człowiek, który z historii ustnej. No to tak weszło. Ale bardzo lubię historię, nie? I to była zupełnie inna historia z tą historią. Ty sobie, Tomek, wymyśliłeś od samego początku inaczej. Czy to bardziej jest organicznie, wynika tak naturalnie z twojej natury, z tego, że tak, jak powiedziałeś, zostałeś wychowany? Czy wymyśliłeś sobie też jakiś taki, miałeś taki pomysł od początku na swoją karierę, że będziesz spokojny, grzeczny, nie będziesz wywoływał skandali? Bo ja pamiętam, że kiedyś pracowałem, jak pracowałem w tabloidzie, znanym ci pewnie dobrze Fakt, to mieliśmy rozmowę o... Tobie zaskoczył. Ale w dziale sportowym, na swoje usprawiedliwienie powiem. To mieliśmy z kolegami z działu sport taką rozmowę o ludziach, którzy pojawiają się na stronach plotkarskich. No ja tak kiedyś rzuciłem, mówię, słuchajcie, nigdy nie widziałem Tomasza Kota. I nagle, bang, pojawia się artykuł o Tomaszu Kocie. Wiesz, jaki to był artykuł? Paparazzi zrobili ci zdjęcia, jak pakujesz zakupy pod supermarketem do samochodu. Nie. I tam taki opis, że Tomasz Kot zrobił zakupy, jest zaradny, zrobił zakupy sam i tam pomaga żonie. I pomyślałem sobie, to jest szczyt ekstrawagancji Tomasza Kota, że zrobił zakupy w sobotę. Pamiętam, że na początku mnie tak, wiesz, dobijało, jak na przykład, no, idziemy z żoną, nie? Gdzieś. I nagle pokazał żonę. Ja myślę, co ja ją trzymam w piwnicy? Co w ogóle jest? Ja mówię, tak, a to jest bardzo częsty nagłówek. Pokazał żonę. Pokazał dziecko. Ja mówię, ludzie, no kurde, no po prostu... Wiesz, no, bo to jest czasami taka... Pamiętam, jak jesteśmy na jakiejś konferencji prasowej, tam przed jakąś premierą, nie? I Daniel Olbryski reklamował... coś reklamował, nie? W grupce stoimy i ci dziennikarze tak wyłapują, dobra, tego, nie, bo jeszcze jest taki typ dziennikarza, co wyszukuje lepszych rozmówców, nie, to teraz już tego nie mam, ale... No na przykład my dwaj. Ale nie tak. Każdy chciał z tobą porozmawiać. Wiesz, to wygląda tak. Dobra, to niech pan powie coś więcej o roli. To jest tak, że ty się na poduchu i wiesz, bo to o pierwszych filmach, wiesz, o początkach, wiesz, to ten wysoki tam ze Skazanego, wiesz, coś tam. Nie wiem, kim on jest w ogóle, niech mówi, a ja znajdę kogoś lepszego, tak? Tak, bo to wiesz, no, zrobię sobie i
o, gdzie byliśmy? O, to jest ten moment. Zaczynają się zawieszki percepcyjne. Pokazał żonę. Pokazał żonę. To może ja opanuję tę sytuację w ten sposób, że... Otworzysz linię. Że zaproszę państwa do tego, żeby może zadać jakieś pytanie Tomaszowi Kotowi. Nie dlatego, że my nie mamy żadnych, bo mamy jeszcze kilka. Ale może i państwo mają, a na pewno państwa są ciekawsze niż nasze, więc zapraszamy. Nie wszystkie telefony pewnie wpuścimy, ale zapraszamy. Tomaszu, wszystkim się wydaje, że aktorzy to multimilionerzy. Mhm. I ja cię muszę zapytać o pieniądze. Jestem bardzo, wiesz co, wdzięczny za to, że mam, żyję w fajnie komfortowej sytuacji. I to wracając jeszcze do tego jednego pytania, wiesz, jakby ten rodzaj wolności, kiedy możesz zacząć jakoś w miarę kształtować na podstawie wyborów przyszły rok, za dwa lata i tak dalej. Oczywiście to też nie gwarantuje dobrej pasy, bo można się bardzo pomylić, można zaufać w niewłaściwy projekt, pójść za niewłaściwym, jakby no, pójść za sytuacją, która wygląda bardzo prawidłnie, a potem taka się nie staje, albo na przykład film jest naprawdę kiepski, a wszystko wskazywało na to, że będzie dobry. Jest bardzo wiele czynników, bo za każdym razem na samym początku mamy białą kartkę z czarnymi literami i oczywiście ta sytuacja finansowa też jest współmierna do tej rozpoznania. No dobra, w teatrze się nie zarabia. W teatrze się gra dla przyjemności albo dla... Zależy kto. Bo, wiesz, bo wielu aktorów, również mam takich fantastycznych przyjaciół w Kaliszu, oni na przykład no, żyją z teatru i zarabiają i... No dobra, ale to nie są wielkie pieniądze. No można tak, się oczywiście, utrzymać oczywiście jakoś, natomiast tak tam jest. Się nie zarabia wielkich pieniędzy. Wielkie pieniądze zarabiają gwiazdy. Tak, te stawki rosną i są... A zarabia się tak, że na przykład, nie wiem, wiesz, to jest film ambitny, więc tutaj mało pieniędzy, a to jest komedia romantyczna, więc dużo pieniędzy? Tak, jeśli są projekty komercyjne, ja nie jestem, nigdy nie byłem w tym dobry, nie potrafię się bić o te pieniądze, więc mam, dlatego należę do fantastycznej agencji Air Gwiazdy i to jest agencja, która mnie reprezentuje, jest moim firewallem, negocjuje i to jesteśmy razem od w tym momencie już 18 lat. I to no, przeżyliśmy Oscary, to wszystko, to jest super. Nie? I oni negocjują i oczywiście tak zwany szantaż artystyczny występuje non-stop. bo to jest takie określenie, które wchodzi, pamiętam jak na przykład robimy Zimną wojnę, gdzie naprawdę jest tak... A to będzie czarno-biały film, może pan zejdzie ze stawki. nie, to wiesz, to było absolutnie, wiesz, jakby tak wydarzenie premium, kolejny film Pawła Pawlikowskiego, to było coś niesamowitego, tam nie było tego typu problemów, natomiast ludzie, którzy pracują, byli dobrani, no fantastyczni fachowcy, artyści, no i te telefony się non-stop zdarzają. Słuchaj, robimy studencką, oczywiście, wiadomo, wiesz, ale następna praca to będzie taka, więc jakby to trzeba, więc człowiek jest nieustannie w tym szantażu artystycznym, że jakby tutaj trzeba, ja na przykład mam taką prostą zasadę, że jeśli odbywają się jakiekolwiek spotkania, gdzieś jadę, to czy robię te filmy studenckie, to zawsze pierwsze co to mam pytanie po prostu, czy mogę to od razu przekazać na produkcję albo jakąś fundację, albo nie chciałbym obciążać jakby, nie wiem, danej fundacji, a czasami jest tak, że oni, żeby to się zgadzało, to trzeba coś tam... Trochę uprzedziłeś moje pytanie. Mamy już widza na łączach, to tylko dopytam cię w kontekście tych etiud studenckich, bo chciałem cię zapytać o to, czy zdarza ci się jeszcze czasami, że ktoś zadzwoni i powie, panie Tomku, mamy taki super scenariusz, czy ty byłbyś w stanie dać się przekonać i pojechać i zagrać? Nie może odpowiedzieć, że tak, bo teraz będą dzwonić. Nie, to cały czas mam, wiesz, to jakby cały czas, ja na przykład pamiętam, jak wiesz, jak w tam po zimnej wojnie, nie? No i co teraz robisz, nie? Ja mówię, no tam szykuje się taki debiut. Debiuty robisz? Ja mówię, no, a czemu nie? Jakby przecież to jest tak sfałszowane, nie? Przecież człowiek robi seriale od 10 lat, wie dokładnie, jak chce zrobić, wymarzył film, wynosił. Jakby to jak szukam, wiesz, bardziej cieszę się z tej możliwości, z tej wolności, nie? I gdzieś tam w ramach wdzięczności szukam takich okazji. No to teraz czas dla naszego widza. Zamieniamy się wszyscy w słuch. Kogo witamy? Dobry wieczór, z tej strony Przemek z Olsztyna. Cześć Przemku. Cześć Przemku. Jest mi przemiło, że trafiłem akurat na linię. Wielkie wyrazy szacunku dla twórczości w ogóle i kariery pana Tomka. Ale mianowicie, do dwóch pytań. Mam dwa pytania i jedne takie słowa wsparcia. To może najpierw szybko słowa wsparcia dla pana Przemka Ruskiego, bo czat niestety nie może się pogodzić, że jest dwóch prowadzących. No i bardzo są różne nieprzychylne słowa do pana. Mi osobiście się bardzo miło słucha i ogląda, tutaj nie ma żadnych
nie jest to ani niemiłe dla oka, ani dla ucha. Jak widzisz, jak widzisz, jestem totalnie zmartwiony i pogrążony w żałobie. Będziemy grupą wsparcia dla Przemka za moment, a teraz nasz główny bohater. Tak. I ponoć w rocznicę mamy się... Tak. Nie, bo tak chciałem zażartować, że za rok się spotkamy w ramach rocznicy tego spotkania i wtedy Przemek będzie na środku. Za 4 lata się no, pewnie. I wracając w takim razie do głównego gościa, tutaj do właśnie pana Tomasza. Dwa pytania. Czy myślał pan już, wiadomo, że jeszcze jest pan w takim, można powiedzieć, najlepszym piku, jeżeli chodzi o aktorstwo, swoją karierę, ale czy myślał pan w przyszłości o karierze reżyserskiej? I drugie pytanie. Czy miał pan kiedyś taką sytuację, jeżeli chodzi, no nie biorąc pod uwagę tej sytuacji, gdzie musiał pan wybierać w pewnym sensie między studiami, a powrotem do Legnicy, do teatru w pewnym sensie, czy miał pan kiedyś taką sytuację, że musiał pan wybrać między dwoma takimi no naprawdę superprodukcjami w jednym momencie oczywiście? I zamieniam się w słuch, dziękuję pięknie. Dzięki. Kurczę, to zaczynając od końca, to na pewno tak było, ale teraz nie potrafię tego umiejscowić, przysięgam. Jakby nie, bo to była taka moja pogoń za tym, żeby zmienić jakkolwiek repertuar. I to była taka historia, gdzie pamiętam, jak Patryk Wega zaproponował przekręt. Ja wcześniej już chciałem, bo pamiętam, że Pitbull na mnie gigantyczne wrażenie zrobił. Pierwszy sezon, drugi sezon, to było coś niesamowitego i to wśród wszystkich aktorów wtedy to był szok, nie? Że tam Gajos, Stroiński, że pozmieniane wizerunki, nie? Że po prostu pojawił się reżyser, który naprawdę wie, o co chodzi i robi to na wzór amerykański. To było takie brawurowe i był taki moment, że każdy chciał u niego zgrać. I pamiętam, że wtedy pojawiła się propozycja Ciacha i że to miał być polski przekręt, taka komedia akcji, nie takie, ja mówię, o super zmienie, nie, takie męskie kino jak w tym Pitbullu, nie, i, no i była premiera Ciacha. I pamiętam, że to... No, że to nie był polski przekręt. To było tak, że wchodzisz do sklepu i wiesz, że ekspedient ma ciebie dosyć po prostu, nie? I ma tak... To grubo. To ten gość, nie? I, no i potem Patryk mówi, dobra, tam różnie to wychodzi, wracamy do męskiego kina, Klos. Nie? Chcę, żebyś był Klosem, nie? I mówię, dobra. Brzmi dobrze, nie? Super, wiesz, bo to ja mówię tak, ja mówię, wiesz, ja mówię tak jak z Ryśkiem, nie? Bo to jeszcze było przed Religą, ja mówię, jak z Ryśkiem, wiesz, ja mogę tak pana Mikulskiego sobie pooglądać, postaram się go odtworzyć, nie? Bo ja lubię też takie wyzwania. Mm-hmm. Nie, no nowa, wszystko nowe. Nowy rodzaj bohatera. Ja mówię okej, wszystko jak chcesz, bo też tak ten Kraków uczy. Reżyser jest twoim generałem, jakby to on decyduje, on rządzi, nie? I pamiętam, że w połowie filmu miałem pierwszą scenę z Piotrem Adamczykiem, który odgrywał młodego Karewicza, Emila Karewicza, i powiedział do mnie tak, cześć Hans! Nie? Ja mówię... I on to robił perfekcyjnie, przysięgam. Patryk jest bardzo dobry w parodiowaniu. On to zrobił tak, że jak ja bym się postarał być Stanisławem Mikulskim, to ja bym... Naprawdę, on to zrobił perfekcyjnie. Nie? I ja jak wtedy, mu odpowiedziałeś wtedy? Ja wtedy wiedziałem, że jestem w głębokiej... W czym? W dupie jestem. A. Ja jestem w dupie. Nie, nie możesz prostu... się tak wyrażać. Nie, ja się nie zgadzam na taki język. Dobrze, przepraszam najmocniej. I przepraszam pana najmocniej, nie jestem w stanie umiejscowić sobie jakby tych produktów. Tak jest zawsze. Zawsze tak jest, że to tak słyszałem, że Pacino żałuje, że się nie zgodził na Star Warsy na przykład. Nie wiem, że w tym wymiarze takim absolutnie zawodowym jest przypadek Jamesa Cana. Ale są też te elementy szantażu, tak? Że to z Wilhelmiego szantażowano, że jeśli się nie zgodzi zagrać Dyzmy, to zaproponują tę rolę Szturowi. Tak, to też to są te legendy, wiesz, między starszymi aktorami, wiesz, że tak, to jest, wiesz, kto co robi. Ciebie szantażowano, że jak się nie zgodzisz, to weźmie to, nie wiem, kto, Adamczyk właśnie, albo nie, czekaj, musiał być jakiś duży, no, duży jest... Tomek Rolak. Raz byłem, to nawet, wiesz co, to nawet chodzi o taki typ, nie? Czyli na przykład do głównej roli w komedii romantycznej może być albo ten, jakby nasze wyliczenia wskazują, że... W komedii romantycznej do głównej roli powinien być ktoś ładny. Nie chcę cię dotknąć, ale jakim cudem zrobiłeś karierę w komediach romantycznych? Nie, to ja tak zaczynałem, że grałem tych właśnie takich dziwnych szefów. Wiesz, tak, ja nie byłem amantem, nie? Jakby to... Gościa, któremu ten, wiesz, zakościelny odbijał dziewczynę. Tak, wiesz. Raz pamiętam, byłem w takiej sytuacji, chodziło o innego aktora i chodziło o to, że tamtemu aktorowi powiedzieli, że to ja jednak zagram główną rolę. Chodziło o to, żeby on się szybciej zdecydował.
I to była taka nieprzyjemna sytuacja, ale też aktorzy bardzo często są fair wobec siebie. Nie? I to są bardzo częste sytuacje, typu na przykład był taki film, o teraz pamiętam, Lekcja pana Kuki, polsko-niemiecka produkcja, tam dostałem propozycję, ale to też nachodziło na coś, nie mogłem... Nie był dobry film. Tak, no finalnie, wiesz, jakby, no, wiecie o co chodzi, że zawsze to jest kartka z czarnymi literami i teraz nigdy nie wiesz, wszyscy ci mówią, że to, co robimy, będzie genialne, a tylko niektóre filmy są dobre. Wiesz, jakby, że to Tomasz, mniej więcej... Myśmy już o tym rozmawiali, ale tak. To jest właśnie dla mnie taka rzecz, bo ja czytam jednak czasami coś i przeczytałem scenariusz Bogów, zanim film tak. powstał. Wymyślałem sobie, tu nic nie będzie, ten film się nie ma prawa udać. Bo to nie był najlepszy scenariusz. Tak mi się wtedy wydawało. I teraz tak, jestem idiotą, okej, tak, państwo zgadli, jestem. No ale może po prostu też czasami, jak to mówią kabareciarze, czego się nie dopisze, to się dogra. Jest tak na pewno, ale też jest jeszcze inna rzecz. Ja na przykład przysięgam z ręką na sercu, może tak z 10 lat temu, 8 lat temu nauczyłem się czytać filmowe scenariusze. Przysięgam. To jest bardzo trudne. Tu trzeba cały czas jakby te zapisy. Dlaczego ja nie dostrzegłem w Bogach? Wiesz co, no na pewno pierwotny ten scenariusz z pierwszego draftu był na pewno inny od finałowego efektu. Natomiast do produkcji przystąpiliśmy chyba w drafcie drugim. To nie jest tak, bo często jest tak, że na przykład draft 16, nie? Draft 15, czyli tych podprawek ktoś konsultuje i tak dalej, nie? Przepraszam, bo to jeszcze, czy ten pan jest na linii, czy to tak już wygląda, że to... Nie, jest już następny pan. Jest następny pan, to jeszcze wracając do jednego pytania o reżyserowanie, to teraz... No właśnie, szybciutko właśnie. Teraz mam taki cudowny... Już tak się pogubiliśmy we wszystkim. Tak. Teraz mówisz przepraszam za dygresję. Mam teraz taki cudowny moment, w którym... odkrywam jakąś kolejną część siebie, konsultuję scenariusze. Nie wiem czemu, tak po prostu koledzy, znajomi mówią, hej, przeczytasz. Ja to sobie tak nazwałem, że przepuszczam po aktorsku przez siebie i mówię, tu jest fałsz, tutaj by się coś przydało. I oczywiście to jest tylko sugestia z mojej strony, bo ktoś inny ma inną wrażliwość. I kurde, to jest fajna rzecz. Więc być może krok po kroku, jak się okaże, że mam, nie wiem, dobry instynkt, dobrego czuja, to być może to mnie doprowadzi do jakiegoś reżyserowania. Tomek, to ja bym cię zapytał o Bogów za chwilę, ale najpierw oddamy głos naszemu widzowi, bo dobra. Też naszej widzce. Kogo witamy? Dobry wieczór, z tej Dobry strony wieczór. Wicka. Wicka. Weronika z Wrocławia. Ja mam pytanie do pana Tomasza, ponieważ ostatnio mieliśmy okazję oglądać najnowszy film o panu Kleksie. Ale czy pan też słyszał, że dzieci właśnie z Wrocławia, z Narodowego Forum, wydały ostatnio płytę, w której prezentują najnowsze aranżacje właśnie piosenek z pana Kleksa? Czy pan może słyszał o tym? Nie słyszałem i bardzo chętnie usłyszę. Bardzo. To teraz pani nam zaśpiewa. Nie zaśpiewam, ale na Spotify jest... Są bardzo piękne aranżacje, więc bardzo zachęcam. A jeszcze tutaj mój narzeczony nie odpuści mi, ja się nie zapytam, jak to było z tym Jamesem Bondem? To bardzo dziękujemy. Jak było z Jamesem Bondem? Byliśmy na wakacjach agroturystyka Dolny Śląsk. Ale z Jamesem Bondem? Nie, jadę z rodziną. Jadę samochodem i dzwoni do mnie Dawid z agencji i mówi, siedzisz? Ja mówię, siedzę, bo prowadzę. On mówi, dobra, Danny Boyle chce się z tobą zobaczyć. Poprosił cię o nagranie zdjęć. Dostaliśmy oryginalne scenariusze bondowe. I to było naprawdę grube doświadczenie, ponieważ jak dojechaliśmy do tej naszej chatki, to ja tak natychmiast zacząłem tam Spectra, Skyfall, bo ja też przyznam, nie jestem fanem tej serii w ogóle i jakoś nie jestem fanatykiem Bonda. I tam w tym mailu od pana Daniego Boyla była prośba, proszę przygotować własną interpretację pracy Christophera Wallsa i Javiera Bardema. Nie? I wtedy tak było, że tak dotarło do mnie. Poczułeś powagę sytuacji. Tak, dotarło. To są ci ludzie, którymi ty mógłbyś być. Znaczy tak, bo w tym momencie... Bo mówią po angielsku z akcentem. Tak, to są, wiesz, to są europejscy aktorzy, genialni aktorzy, świetni. Pojechali tam, utrzymali się, zostali. To jest niewiarygodny wyczyn. Tylko, że ja też nigdy siebie nie umiejscawiałem w takich szeregach. I teraz, żeby w ogóle do tego podejść, to ja muszę naprawdę w to uwierzyć. Nie? No dobra, ale odpowiedz na to pytanie. To co się stało, że nie zostali? Przygotowywaliśmy z reżyserem Dżentelmenów Kawalskim self-tape'a ze dwa dni. Zrobiłem, dając siebie wszystko. Wysłaliśmy to.
Z tamtej strony była odpowiedź wow. Odezwiemy się na pewno wkrótce. Zbliżała się premiera londyńska Zimnej Wojny i padło pytanie, czy będę w Londynie na premierze. Ja mówię, że będę oczywiście, że mamy tam obowiązki promocyjne, że od rana z Asią są wywiady i tak dalej. Więc będziemy 3 dni w Londynie i mówi, w takim razie, jeśli pan Danny Boyle nie dotrze na premierę, to proponujemy dzień później jakąś kawę. I ja już wtedy miałem takie... A wiecie, bo to jest jeszcze lepsze, jak ustawiliśmy kamerę, nie? I ja tak mam te teksty, bo dostałem opcję. To jest oryginalny scenariusz, znacznie szersza wersja niż w scenie, która finalnie w filmie to się znalazło. Przygotuj i tak dalej. I tam były te teksty, wiecie, tam nie było wyjścia. Którąkolwiek scenę on nie wysłał, to było hello James, it's me. I to wszystko, wiesz. Ja mówię, ja... Wiesz, i siedzę takie... Mówię, No, ale jak to zagrałeś? Dawaj. Wiesz co, nie pamiętam, ale... Miałem, znaczy nie, miałem ten mikrofon i nagle wyczaiłem, wiesz, mówię, kurde, jak po angielsku jedziesz, to tak, wiesz, to ten bas jest inny, nie? Wiesz, tam to wszystko jest takie... I nie wiesz, tekstów oczywiście angielskich nie pamiętam, ale tam chodziło o to, żeby, wiesz, żeby być tym takim naprawdę zimnym, mrocznym facetem, który wyjaśnia, nie? Bo to jest taka scena, jak Christopher Walken wyjaśnia, za tymi wszystkimi złami stałem ja i tak dalej, nie? Niesamowite to było i pamiętam, że dopiero tam, nie wiem, po godzinie nam się udało to nagrać, bo sobie w tej też rządzi się swoim prawem, trzeba to zrobić longiem, nie można ciąć. I ja tak miałem, ja mówię, hello James, to jest jakaś kpina, ja mówię, stary, no to nie wyjdzie, no przecież to jest jakiś w ogóle jak, nie? No jak, nie? Jakby nawet nie zakładałem mentalnie, to nie było jakieś marzenie. I pierwszy wywiad w Londynie, już do puenty, pierwszy wywiad w Londynie. Ja mówię, że takie mam, no, że jest zimna wojna, że się cieszę i facet mówi do mnie taki tekst. Bardzo wam współczuję. Film jest piękny, super, nie? Naprawdę cudowny obrazek, ale dzisiaj nikt o was nie będzie mówił. Dzisiaj wszyscy będą mówili o Danny Boyle'u, nie? Ja tak, o co z Danny Boyle'em, nie? Jakby coś, bo to jest mój kolega i otrzymał kawę. Rzucił scenariuszem Jamesa Bonda, jest gigantyczna afera, to się nie zdarzyło jeszcze. To jest na tym piętrze, to jest, wiesz, to jest gigantyczne wydarzenie, nie? Co za szuja. Ja pamiętam, że tak mówię, i tak pamiętam, że tak w głowie wiem, czyli to jest kolejna historyjka, która zostanie, wiesz, w annałach wewnętrznej pamięci. Okej. Okay. Kolejna historyjka, jak mogłem zostać Christopherem Waltzem. Ale wiesz, to w dalszym ciągu jest premiera Zimnej Wojny, nie? Dzisiaj. A to jest niesamowite, wiesz. Tomek, bo ty masz, jak się ciebie słucha, całej twojej historii życiowej, zawodowej, to ty masz tyle samo szczęścia, ile pecha. Wiesz co, tak, ale to też jest... Kurde, życie to jest fajny ferment. Wiesz, takie, ja mam tak, że jakby, wiesz, tak ciągle się z tej przeszłości tak wyciągam, tak mówię, o Boże, jest już jakiś to, wiesz, tak się odpycham, wiesz, lubię tak trzaskać drzwiami, nie zatapiać się w rolach i nie rozwodzić się, wiesz, tak po prostu, zobaczmy, co nowego, nie? Co nowego będzie. Mamy już pewnie całą serię telefonów. Czy mogę jedno pytanie o bogów? Tak, oczywiście. Telefon. Pan Przemysław z Warszawy. Przemysław Szczeladzi pyta. Nie, Tomek, chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo ty wielokrotnie podkreślałeś, że gdzieś tam w szkole nie należałeś do subkultur, że gdzieś tam zawsze trochę byłeś na uboczu, ale też powiedziałeś takie zdanie, autorytety ograniczają. Później zagrałeś bardzo duży autorytet dla wielu Polaków, czyli profesora Religę. I chciałem cię zapytać o taki komplement, nie wiem, czy ty go słyszałeś albo czytałeś, bo to był wywiad chyba z córką profesora Religii, o ile dobrze pamiętam, w Gazecie Wyborczej, która powiedziała, że gdzieś tam obserwowała ciebie z boku, kiedy ty w jednej ze scen podjeżdżasz polonezem czy Fiatem 125P odgrywającym karetkę, że zobaczyła tatę, jak ty idziesz, że w tych ruchach twoich jest po prostu profesor Religa. Znasz ten cytat? Wiesz co, mieliśmy taką sytuację, tej sytuacji nie znam, bądź też zapomniałem, natomiast najtrudniejszym momentem w bogach, dwa takie momenty miałem, gdzie musiałem się zatrzymać i mówię, przelicz wszystko w głowie, zastanów się, jak to zrobić, żeby to wyszło jakoś z klasą. Miałem scenę, myśmy kręcili na ulicy, na której mieszkał profesor Religa na Powiślu. To było coś fantastycznego, bo tutaj trabanty, Wartburgi, nie? Ludzie się zatrzymują, w ogóle czas się zatrzymał, zdjęte billboardy. I scena jest taka. Pijany Religa podjeżdża pod dom. I nasze rekwizytorskie mieszkanie, w którym Magda Czerwińska, grająca Annę Religę, była piętro niżej chyba, albo mieszkanie obok. I z mojej perspektywy,
I tego nikt nie widział. No bo ekipa, tu kamera i tak dalej, nie? Ja no, podjeżdżam na próbie. No i teraz wiadomo, że trzeba zrobić wersję bardziej, mniej. Zawsze trzeba coś, coś podjąć i widzę panią Annę w oknie, nie? Że tak tu się pali to filmowe, tak mocno wyświecone, nie? A tam i to jest takie coś, że trzeba na chwilę się zatrzymać i tak, bo odruch naturalny, nie chciałbym tego robić. Nie chcesz bezcześcić? Nie chcę, to ojca. Wielki człowiek. No, wierzę w tego człowieka, poznaję go od pół roku, nie? A z drugiej strony, kurde, chcę, żeby dobry film powstał, nie? Który nie skrzywdzi profesora, który po prostu, bo to było też, o tym też mówił cały czas Polkowski, mówi, nie robimy pomnika, kurde, ale robimy film, który pokaże cenę, jaką człowiek płaci za wielkie rzeczy, nie? Jakby... I to był bardzo trudny moment i był taki moment, w którym sceny w scenariuszu właśnie w tym temacie, one były bardzo oszczędnie opisane i miałem taki moment mocno wariantowy, czyli po prostu jeśli ta historia w montażu, jeśli będziemy mogli pokazać więcej, nie? Jeśli rodzina zaakceptuje, to ja nie piję od 18 lat i no tam... Wtedy załóżmy od 8 nie piłem i on mówi tak, wejdź, zacznij stopniowo, jest tylko operator, tylko ty, wiesz, my jesteśmy wszyscy w pokoju obok. Jak usłyszysz przez radio, to mamy, ostrzej. No i to było trudne, nie? To było takie, ja mówię, kurde, warto, nie? Strasznie w to wierzę, jakby idziemy, nie? I to było, pamiętam, że to było naprawdę tam finalnie, nie wiem, zróbmy wariację, zdemoluj ten pokój, nie? I tam jest taki fragment, jak po prostu profesor przeżywa bardzo te momenty, nie? To był taki moment dla mnie gigantyczny, nie? Po prostu to trwało ze 40 minut. Pamiętam, że jak wszyscy wyszli, to taka była cisza, nie? Taka po prostu, bo ja się demolowałem, nie? Tam ciągle zachowując... Ja też walczyłem, wiesz. Mm-hmm. Łukasz mówi, tam, niech on tańczy na stoją. I nie zgadzam się. Nie będzie. Jak to jest z tym niepiciem? Wiesz co, to jest moje życie po prostu, jakby moja rzeczywistość. To jest tak jak z tym rozpoznawaniem. Nie, tak pytam, jak... dlaczego nie pijesz, bo to wiesz, to zaraz pojawiają się takie, nie piję, bo był alkoholikiem, albo jest alkoholikiem. Wiesz co, swoje wypiłem po prostu, wiesz, jakby nie... Wypiłem limit życiowy po prostu i w 2005 roku, to tego nigdy nie mówiłem, nie? W 2005 roku, 26 września nastąpił taki dzień, w którym... No, wskutek bardzo wielu różnych wewnętrznych rozterek, mówię, teraz albo nigdy, koniec. Nie? Jakby to jest absolutny koniec. Powiedziałeś to sobie na trzeźwo, czy trzeźwiejąc? Nie byłem trzeźwy. Natomiast wiedziałem, że to musi nastąpić. Ale był to już ten moment. Sorry, jeżeli nie chcesz odpowiadać, to poprosimy słuchacza, ale ja mam to pytanie w głowie. Czy ty już nie kontrolowałeś swojego picia? Wiesz co, rejestrowałem prostą w dół niekontrolowania. To znaczy jest tak, że przyjechałem z Krakowa do Warszawy. Kraków ma, nie wiem jak dzisiaj, bo naprawdę nie chciałbym krzywdzić miasta i tak dalej, ale wtedy to było takie miasto, w którym wszyscy mają plany i piją do rana. Planów jest mnóstwo, nie? No ja oczywiście dostałem się do wymarzonej szkoły, powiedzmy z tej takiej ściskowej sytuacji nagle jest pełna wolność i ten Kraków gdzieś mnie tak porwał, ten styl nie studencki i tak dalej. I pamiętam, że jak przyjechałem do Warszawy, to nagle się zorientowałem, że tutaj na 7 rano pracują, że jest... Nawet nie na 7 czasami pracują, jak wiesz, przy serialach się pracuje na 5 nawet. Tak, oczywiście. Znaczy, miałem zawsze coś takiego, że granie jest najważniejsze. Nie? Że ja mam w ogóle do grania, mam tak jak raperzy do rapu. I to jest po prostu, no jak oni śpiewają, rap to moje życie, tam mam wszystko i tak dalej. To ja mówię, ja to kumam. Ja dlatego słucham rapu, bo ja... Pamiętam, że wielu z nich oszukuje. Tak, oczywiście, ale jakby rozumiem tą treść, nie? Jakby rozumiem, o co chodzi. Nie? I jak przyjechałem do Warszawy, to nagle tak zobaczyłem, tak kurde, to wszystko... Jeżeli ja nic nie zmienię, to wszystko po prostu zaraz tak się rozrzedzi, nie? Tak po prostu rozwali. Chyba też czasy się zmieniły, wiesz, bo ja rozmawiałem chyba z Markiem Kondratem dawno temu i on mówił, że to po prostu były inne czasy dawno temu. Wychodzi aktor wieczorem z teatru, nabuzowany
adrenaliną, tak jak po naszym występie. No i teraz co? No, teraz pójść spać? No nie, no gdzie? Ja jeszcze będę przeżywał to, co się wydarzyło. No więc w związku z tym, to może gdzieś pójdźmy. A, to pójdźmy do knajpy. No i co będziesz robił w knajpie? No przecież nie będę pił herbaty. Wiesz co, to tak, oczywiście, to jest ten czas i to jest ten mit, nie? To jest taki mit, że studenci każdej szkoły wiedzą dokładnie, kto ma problem, a kto nie, kto udaje skutecznie, a kto mniej skutecznie i tak dalej, bo to widać na zajęciach. Oni przychodzą rano, osoby z problemem, nie, i tak dalej, to po prostu wiadomo. I jeżeli wychowujesz się w świecie, w którym to jest wszystko oczywiste. To jest, nie wiem, znany aktor, byłem na drugim roku z pewnym aktorem, który mi imponował, nie? Niezwykle. To był taki jeden z moich idoli aktorskich. Zaczynamy pierwszą próbę, wszyscy mi zazdroszczą. W ogóle profesor idzie, siusiu, a aktor młody. Która? Nie? I to jest takie, to jest zaszczyt wypić z nim w oknie, nie? W tej przerwie. To jest wielki zaszczyt, nie, tym bardziej, że jak on w każdym wywiadzie i na spotkaniu mówi, zmieniam dyskietkę i nie ma prawa się nic wydarzyć. Nie? I teraz jest, wiesz, takie, no żyjesz w tym, no skoro oni dają radę, no to wszyscy dają radę. Wiesz, jakby to jest taki moment, wiesz, to na przykład to jest też tak bardzo mi trudno było jakoś, jak była ta sytuacja przemocowa w zawodzie, to sobie myślę, kurde, wiele z tych sytuacji było tak jakby normą w latach 90., a jak czułeś, że coś ci nie pasuje i się odzywasz, to tak naprawdę mówią, nie, ty nie, wiesz, to z góry nie ma wsparcia. Jakby to dzisiaj z góry, wiesz, mówią, nie, w naszej uczelni tak nie będzie. Albo ja myślę, że Król był nakręcony o wojsko, równie dobrze mógłby być nakręcony o szkołach teatralnych i filmowych. Wiesz co, no myśmy byli takimi ostatnimi rocznikami, ja zerwałem fuksówkę, bo ja za dużo widziałem, ja za dużo znałem z Wrocławia po absolwentach po tym roku. Ja pamiętam, że ja byłem taki, ja zerwałem fuksówkę w połowie i mówiłem, że jakby wszystko, co miałem stąd wycisnąć, to wycisnąłem, bo tam też są dobre rzeczy. Mieliśmy na przykład taki przepis, wszystkie fuksy mają 3 dni na poznanie imienia i nazwiska, od sprzątaczki do rektora, do pań z biura. I to, wiesz, to był jakiś urok w tym, jak cała grupa z dzienniczkami, ucznia z idiotycznymi emblematami, jakimiś, wiesz, biegną, bo tam zasada, że nie można zepsuć identyfikatora, więc ja miałem taką blachę po pralce na łańcuchu, nie, żeby nikt mi tego nie porwał. I teraz no, zaczepiamy i jak pani ma na imię, to ona się cieszy, bo ona co roku ma to samo, nie? Wiesz, że tam zapisujesz, nie? To akurat było fajne. To teraz pora na telefon, tak? Tak, oczywiście. Przepraszam, że kazaliśmy tak długo czekać, ale... Tak, przepraszam, ja się rozgaduję. Nie ma problemu. Jak panowie mnie słyszą? Dobry wieczór. Bardzo dobrze. Dobry wieczór, znakomicie. Nigdy nikogo nie słyszeliśmy lepiej niż ciebie. Dziękuję. Bartek z Częstochowy. Mam pytanie do pana Tomasza, akurat tak o wspomnienia z krakowskiej PWSC. Mhm. Od niedawna nie ma z nami pani profesor, dama polskiego teatru, niewątpliwie, pani Anna Polony. Czy miał pan zajęcia z panią profesor? I jak pan to wspomina? Czy faktem jest, że jak napisali dziennikarze, była, cytuję, despotyczna wobec studentów? Nie miałem z nią... Ale wymagająca w dobrym duchu. Była bardzo... Nie miałem z nią zajęć. Zajęcia z nią miała druga połówka mojego roku, czyli CD. A. Oni mieli z nią zajęcia. Więc ja tylko znam zajęcia z panią Anną z relacji kolegów. No to była absolutnie oddana osoba szkole, serce miała dla studentów, tak ja zapamiętałem. Oczywiście to jest tak, że w szkole się wszyscy znają, bo łącznie studentów jest 80 około, czasem mniej, czasem ciut więcej, więc naprawdę wszyscy się znają. I ja panią Annę kojarzę jako taką, byli tacy ludzie tej szkoły, ludzie, którzy dla studentów zrobią bardzo wiele. Ja tak zapamiętałem, natomiast słyszałem, że potrafiła dosyć ostro traktować koleżanki, jak coś źle zagrały, z tym, że też nie chcę tego tłumaczyć, ale to naprawdę była taka narracja wtedy w szkole panowała, tam raczej nie było obcyndelania. Ale ona też, rozumiem, wymagała od siebie. Tak. Natomiast jakby tutaj nie mogę powiedzieć o własnych doświadczeniach, jeśli chodzi o zajęcia. Jeśli mogę, drugie pytanie, również... Moment, tylko za chwilę wróci myśl. Ale to też tak mam, niech pan się nie przejmuje, naprawdę. Też nawet przed chwilą tak miałem. A, nie ma problemu.
Już jest myśl. Dziękuję. Czy prawdą jest to, co też mawiają artyści, że krakowska szkoła teatralna uczy grać bardziej w cudzysłowie do środka o uczuciach, a warszawska akademia bardziej tak na zewnątrz? Dzięki serdeczne. No i zmierz się teraz. Tak, oczywiście jest, jakby spotkałem się z taką opinią, ale mam wrażenie, że to na przykład wypuszczają, powiedzmy, zazdrośni ludzie Krakowa. Z Krakowa, nie? Jakby takie coś. Bo znam wielu fantastycznych aktorów po warszawskiej szkole i to wydaje mi się, że to, jeśli chodzi o granie przed kamerą, to jest to tak indywidualne odnajdywanie siebie, tak indywidualna droga. Na to nie ma ani reguły, ani... ani jakby w szkole nie ma jak tego uczyć. No, wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna historia. Ja też długo tego nie mogłem zrozumieć. Byłem bardzo dynamiczny w szkole, więc na przykład jak grałem na początku przed kamerą, to zawsze byłem taki jakiś za duży, nadekspresyjny. I pamiętam, jak robiliśmy film Erratum i Marek Lechki po raz pierwszy mówi, tylko idź i patrz. I ja tak pamiętam, że to było dla mnie bardzo trudne, bo jak nic nie robić, nie napinać się, nie... Więc powiedz, no, gdybym na przykład sam nie trafił na Marka Lechkiego, na Erratum, gdybym nie zaczął eksplorować siebie jakby w tym kierunku, chcę tak na poważnie, nie? Chcę tak zobaczyć, jak to jest, jak się ten reżyser faktycznie tobie przygląda, czeka na jakąś myśl. To jest też zupełnie inny wymiar, inny komfort. Aktorzy nie mogą często tak grać, ponieważ na przykład muszą grać 11 scen dziennie. Więc w takim modelu pracy liczy się tylko efektywność i skuteczność, jakby po prostu musisz szybko to zrobić. I teraz jeśli taki aktor na przykład 3 lata, i on jest świetnym aktorem, 3 lata gra tym systemem 11 scen dziennie, to na przykład no mieliśmy takie przypadki przy Dżentelmenach, że no, skupieni jesteśmy na scenie, chcemy zrobić najlepszą wersję tej sceny. Nie że z nią tak zagrać i po. Zastanówmy się teraz, jak to można tutaj coś więcej. I na przykład ci ludzie wytrenowani w tym systemie właśnie takich jakby szybkich seriali, oni jakby nie rozumieją, co jeszcze, o co chodzi, nie? Jakby, no teraz to się rozsiądź, wiesz, zobaczymy, może jakieś niuanse i tak dalej. Więc to jest absolutny mit i zaprzeczam temu, tej teorii, że w Krakowie jakoś tak bardziej do siebie, a w Warszawie na zewnątrz. Tomasz Kot jest dzisiaj naszym bardzo dobrym partnerem do rozmowy. My też mamy swoich partnerów Godziny Zero. Jednym z nich jest X.com. Zachęcamy was do skorzystania z oferty naszego partnera właśnie X.comu przy okazji zrealizowania bonu dla nauczyciela i zakupie wybranego laptopa HP, czyli Hewlett Packard, i uzupełnieniu formularza z linku w opisie na czacie klienci otrzymują drukarkę DeskJet za złotówkę. A my mamy chyba kolejny telefon. Tak, myślę, że możemy odebrać drugi telefon z rzędu, żeby nie trzymać tym razem widza. Halo? Witam. Cześć. Dobry wieczór. Sebastian Styczkowa, pod Kaliszem. I mam takie pytanie do Tomka o rolę wskazaną na bluesa. Jak się przygotowywałeś do tej roli? Jakie tam wydarzenia podczas przygotowania doświadczałeś? Dobrze, dziękuję bardzo. Tomasz? Byłem przerażony. Byłem ekstremalnie przerażony, dlatego że mamy tutaj wątek używania ciężkich narkotyków, heroiny i Janki Dawa-Błoński, produkcja. Pani Gosia, która była producentką filmu, wysłali mnie w ramach przygotowań na takie spotkanie w Warszawie. Trafiłem do takiego kontenera, to się nazywało Ośrodek Dzienny dla Biorących. To było przedziwne wydarzenie i ten przeuroczy terapeuta pokazywał mi różne figury, czyli na przykład jak to było tak, używał też slangu. Ja chłonąłem ten świat, nie wiedziałem, o co chodzi. On mówi, to wiesz, jak źle przybijesz, to jest tak zwany rowerek, i on mi tam odgrywa te rzeczy, nie? I ja po tym spotkaniu byłem przerażony, nie? Po prostu przerażony, a mieszkałem bardziej w Krakowie niż w Warszawie. I przyjechałem do Krakowa i zacząłem się interesować, gdzie jest Monar Krakowski, bo ja muszę wiedzieć więcej. A jeszcze za tym idzie jedna rzecz.
czytaliśmy na studiach biografię Brando, De Niro, Hopkinsa. To była taka... Każdy to czytał. Każdy chciał wiedzieć, jak oni to robią. To było na przykład pocieszające, że De Niro zaczął karierę po 30 i się zastanawiał, czy z tego coś będzie. Nie, to wiesz, to jest historia, gdzie każdy tym żyje. Mówi, kurde. No jeszcze dużo czasu nie zostało. Także jeszcze się uda, że jeszcze się uda. U nas Gajos tak funkcjonuje. 4 razy zdawał do szkoły, czyli jak 2 razy nie zdasz, to jesteś w połowie Gajosa, to jest luz, nie? Po prostu jeszcze możesz 3 raz i 4, wiesz, jakby i 5, to wtedy jesteś tylko raz gorszy od Gajosa. To jest w ogóle super, nie? Wiesz, to ludzie tak latami zdają. Jak ja wtedy pomyślałem sobie, jak mi tak odmówili tam tego pragnienia miłości, tam kolejnego filmu, nie? Mówię, kurde, ja chcę tylko zobaczyć, jak to jest, nie? Chcę zobaczyć, jak się tą pracę robi przed kamerą, no już o teatrze dużo wiem. I pamiętam, że jak zgłosiłem się do tego Monaru, to wtedy zaczęła... Obiecałem sobie, że jeżeli zdarzy mi się przygoda filmowa, to zrobię ją w pełnym wymiarze takim amerykańskim, jak w tych biografiach, nie? No i zrobiłeś? Wiesz co, przygotowania tak, ale za tym idzie... To jest a propos pechów, kolejny pech. Właśnie nie wiem, czy to pech, czy szczęście, bo... Słuchajcie, 5 roku chodzę na tak zwany bajzel jako wolontariusz, czy tam przyklejony do wolontariuszy z Monaru. Obserwuję, jak na czym polega wymiana strzykawek. Jestem, nigdzie mnie nie znają, nigdzie. Jakby nikt nie ma prawa, chyba że ktoś był w Bagateli w Krakowie, w teatrze. I oczywiście na początku ci z Monaru myśleli, że jestem policjantem, więc dyrektor teatru musiał poświadczyć, że jestem aktorem, a nie policjantem. Nie? Ja już oczywiście w tych ubraniach Ryśka to wszystko muszę znosić, to wszystko musi być tak, no tak, trwa to któryś miesiąc. I tak chciałem to przestudiować, chciałem chodzić w tych ubraniach, chciałem, żeby to były moje ubrania, tak jak czytałem w tych książkach. Nie? Oczywiście nie do końca, jakby w granicach rozsądku. I to była niesamowita przygoda, ale ja to robiłem, ponieważ byłem przerażony, a nie, że taki miałem super plan. Ile najwięcej schudłeś do roli? Schudłem bardzo dużo kilogramów, jak się rodził mój syn. Do roli ojca, tak? Wiesz co, tak, gdzieś poetycko, daleko, tak, ale to był ten moment. Ja szykowałem się do Jumy. 4 razy w tygodniu miałem trening. Nie wiem, co się stało. Wtedy przeżyliśmy największy taki koszmar z paparazzi i w momencie... Dosłownie przed narodzinami udało mi się to jakoś ogarnąć, opanować i od tamtej pory już jest jakby spokój. Ale wtedy pamiętam, że w bardzo krótkim czasie schudłem. To była kupa stresu. Nie do końca było to do roli. Ja prosiłem reżysera, żeby tak gadać, bo nie chciałem. To było prawie 20 kilo. Nie? To 20 kilo? Tak, szybko. Z tego, co masz na... Nie. Ja ważyłem 113, 114 kilo i byłem całkiem jakby taki spory. Tak podstatusiały, tak? Tak, tak. To w Niani widać tam. Pierwsze 2 sezony. Przepraszam? 89-90. Czyli z tych 113 to i tak jesteś 24 kilo, tak? Ale to wiesz, że to był taki moment, taki już wiesz, tam te 2005. Po prostu jak przyjechałem do Warszawy, to wiesz, taki byłem jakiś taki... W Warszawie, wiesz, my mamy... Duży, powiększony. Się tak odżywiamy. Tomek, rozczuliło mnie, jak powiedziałeś po Skazanym na Bluesa w jednym z wywiadów, że dostajesz 15 maili tygodniowo, to w ogóle były inne czasy. Dzisiaj są media społecznościowe, które no, brutalnie skróciły dystans pomiędzy artystami a widzami. Też o tym korzystaniu z mediów społecznościowych przez aktorów, muzyków można by pewnie tutaj rozmawiać całymi godzinami. Natomiast czy tobie to przeszkadza, co się teraz wydarzyło? Czy w jakikolwiek sposób w ogóle to odczuwasz? W sensie takim, że ten widz może, nie wiem, na Instagramie, gdzieś tam na Facebooku napisać do ciebie w dowolnym momencie cokolwiek. Czy tych maili przychodzi więcej? Czy ta sztuka przez ciebie uprawiana jest oceniana inaczej? Bo mi się przypomina taka rzecz, którą powiedział mi Tomasz Raczek na temat Leona Schillera, że jak on wystawiał sztuki, to wystawił jedną ze sztuk i w pewnym momencie ludzie wstali, niektórzy bili brawo, a jeden facet wstał i powiedział głośno: mnie się nie podoba. Na co Leon Schiller odpowiedział: tak, to sobie pan możesz powiedzieć w burdelu. Tutaj jest teatr i musi pan powiedzieć, dlaczego się panu nie podoba. No myślę, że takich konwersacji na takim poziomie nie toczy się w mediach społecznościowych, ale rozumiem, że byłoby to intrygujące. Czy tobie się zdarza coś takiego, że myślisz sobie: nie, znowu coś tutaj piszą, ten folder inny, o Boże, mam 1500 wiadomości. Tak, to tam w te inne czasami boję się zaglądać, bo to czasami jest bardzo dużo takich, no wiesz, no nie reaguję, nawet jak już mam taką rezerwę czasową, że wie, dobra, to jest ten moment, tam, wiesz, to jak ktoś pisze cześć, to siema,
To, siema. No to mówię, no to nie będę odpisywał, no bo to wiesz, to jest takie... kiedyś widziałem jakiegoś TikTokera, jakiś chłopak taki, które znane osoby odpisują. Ja tak, wiesz, ja nawet, tak wiesz, to jest dobra, jest Instagram i tak dalej, ale to nie, jakby też za dużo widziałem, wiesz. I co, wyszło, byłeś wymieniony? Tak, że nie odpisuje, nie? I, no, tak ja mówię, kurde, a, bo on mi zadał pytanie, czy wolę koty, czy psy, nie? No ja też, wiesz, tak przyleciałem, mówię, no, bo tam, jakoś tak nie, przepraszam, być może to wyszło świetne na lekcję. Świetne pytanie swoją drogą. Ale chodzi o to, że jakby tak, no, no mam też życie, no jestem ojcem, mam wielką radochę, że mogę zawieźć i przywieźć ze szkoły, zrobić obiad, jakby wiesz, no nie mam czasu na takie rzeczy. No ale to jest oczywiste, to znaczy nie jesteś dla nich prawdziwym człowiekiem, jesteś misiem skrupułek. Tak, tak, poza tym też wiesz co, też się zrobiło tak, że jak robię film, to w zasadzie telefon się ogranicza do agencji i rodziny. Po prostu, no bo to przysięgam, ludzie tego nie wiedzą. Od połowy filmu jest walka o życie, dlatego że jak dzisiaj skończymy tam o 22, to jutro trzeba wstać o 6. Jakby to naprawdę życie się sprowadza do tego, żeby móc się wyspać w nocy. No bo jeżeli ten tryb 12 godzin, na przykład z nadgodzinami, no to 13-14 dzień w dzień i tak dalej, to człowiek jest zredukowany tylko, żeby się... dobrze zjeść, nie? Żeby nie było tam tych, żeby się wyspać. To jest nasz trzeci od końca telefon. Tak mniemam. Halo, dzień dobry, zadzwoniłem się, słuchacie? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie panu, witam pana Tomasza. Straszny zaszczyt, trochę się stresuję, to już drugi raz, gdzie mamy okazję wymienić parę słów. Pierwszy raz był na planie Wielkiej Wody, byłem jako statysta i byłem podziwu. Ale przejdę może do pytania. Ponieważ pochodzę z Wołowa i chciałem zapytać o Marka Leskiego właśnie. Czy ma pan dalej z nim kontakt? Tak, oczywiście, no, to jest świetny aktor. Ostatnia nasza wspólna produkcja to Zakopiańscy Dżentelmeni. I ten kontakt jest. To w sensie takim, że jak się mamy spotkać czy coś przegadać, to tak. Super. Właśnie wiem, że pan Lecki pochodzi z Wołowa i Erratum też był kręcony na terenie Wołów. Słucham? Erratum też było kręcone na terenie, chociaż momentami z Wołowa. Tak, chyba tak, dlatego że Marek Lechki jest chyba z Wołowa. Tak, właśnie pan to mówi. Właśnie stąd pytanie, bo pan Marek pochodzi tak jak ja i utożsamiam się z tym. Przepraszamy, ale bardzo kiepsko pana słyszymy naprawdę i trzeba się domyślać. Tak, tak, czasami coś unika, a chciałbym... To może wolniej, jeśli można? A teraz jest lepiej? Tak. Troszkę lepiej. Ja jestem coś może z siecią, nie wiem z czym to związane. Ale też mam drugie pytanko. Jaka jest pana największa inspiracja aktorska? Jaki aktor, jaka rola? Dzięki serdeczne. No właśnie. No wiadomo, Mel Gibson. Ale mówisz poważnie czy sobie tak, żartujesz? Nie, mówię serio, ponieważ to jest, tu chodzi o Braveheart i chodzi o tą decyzję. Ale też co było najlepsze, jak pojechałem do Stanów i Mel Gibson miał naprawdę bardzo kiepską pasję. Ja też oczywiście przeżywałem, że ma te swoje problemy i tak dalej. No i tam by zapytali, słuchaj, jakbyś tak, wiesz, miał tak... przelecieć Hollywood i to z kim byś chciał się spotkać? Ja mówię, z Gibsonem, nie? Mówię, co ty? Jak? Ja mówię, słuchaj, no każdy ma prawo do szansy, po prostu. No, jeżeli ten człowiek teraz walczy o siebie i stara się wyjść z tego i nie kontynuuje tego naprawdę syfnego momentu, dzięki któremu go poznaliśmy też w takiej odsłonie, no to dlaczego tak skazywać na całe życie człowieka, nie? Jeżeli on walczy o siebie i to jest świetny, fantastyczny aktor. Jeżeli on na przykład swoją pracą, kreacją, bo on był reżyserem, scenarzystą, twórcą głównej roli w Walecznym Sercu, jakby tym elementem swojej twórczości wpłynął na chłopaka w Legnicy, nie? I ten chłopak mówi, kurde, jednak się nie boję, idę do przodu, nie? To chociażby dlatego chcę mu ścisnąć dłoń, bo być może ta informacja zwrotna po prostu tylko mu pomoże się dźwignąć wyżej. Tylko tyle po prostu. Dzięki, stary, wiele dla mnie znaczysz. Spotkałeś się z nim? Nie. A czy to prawda, że podziwiałeś też Sylwestra Stallone? Bardzo. To był mój idol. W ogóle tak, to w ogóle wiesz. Chciałem się o to zapytać, wiesz, bo niedawno, w sumie nie tak dawno na Netflixie pojawił się bardzo ciekawy dokument dotyczący życia właśnie Sylwestra Stallone'a. I jeszcze to, co mnie uderzyło w tym dokumencie, to, jak on bardzo skupiony był na tworzeniu postaci i że on naprawdę rewelacyjnie potrafił
pisać, no bo on nam się kojarzy z tym umięśnionym gościem rywalizującym z Arnoldem Schwarzeneggerem o miano największego siłacza. I chciałem cię zapytać o taką rzecz. Wiem, że ty się piłką interesujesz. Jurgen Klopp, menedżer Liverpoolu, powiedział, że saga o Rokim powinna być lekturą obowiązkową w szkołach. Ty byś się podpisał pod czymś takim? Pod taką petycją Jurgena Kloppa? Wiesz, pewnie żartobliwa, ale mam jedną ciekawą... Nie. Prawdziwa, bardzo prawdziwa. On uważa, że to jest bardzo motywujący dla ludzi film, że bardzo często puszczał piłkarzom i tak jak ciebie trochę Gibson popchnął do tego, że chciałeś być aktorem, tak, no tak jego tak. Zdaniem Stallone, tworząc, kreując tę postać, popchnął wielu ludzi w bardzo dobrych kierunkach od strony motywacyjnej. No tak, bo on stał się takim jakby takim pierwowzorem, nie? I jakby to jest jedna z tych fajnych, za dużo jakby mówię, przepraszam. Jedna z takich szyn motywacyjnych, nie? Ta ścieżka dźwiękowa i... Czego, przepraszam? No takich szyn motywacyjnych. Jakbyśmy mieli szukać jakichś takich szyn, mechanizmów, wiesz, matryc i tak dalej, no to jedną z nich na pewno jest historia Rockiego. Ja mam śmieszną historię, jak wchodził Rocky 5 chyba. I moja córka się rodziła. To musiało być 2007. No, mogę. Na pewno była jakaś taka premiera. No dobra, no daj. Ja mówię do żony tak... Kochanie, piąta część Rockiego, Sylwester Stallone, nie? Jak się urodzić syn, damy mu na imię Sylwester. Nie, nawet nie o to chodzi, tylko wy tak na pewno nie będziesz chciała pójść, ale ja muszę, nie? Ja pojadę do kina, jakby wiem, że zawsze chodzimy razem do kina, ale... I co było najlepsze? Wchodzę do kina, sami faceci w okolicach 30. Wszyscy czekają na poród. Wiesz, jakby taki, ale chodzi o to, że pewnie tak, no Boże, bo biją się po mordach, no wiesz, tam coś, jakaś stary facet już, wiesz, jakaś historia z naszego dzieciństwa i chyba wszyscy, wiesz, goście w naszym wieku po prostu siedzieli, tak jeszcze raz zobaczyć bohatera, wiesz, jak on tam... Ale jest w tej sadze o Rokim coś takiego, że pierwsze dwie części to nie jest jeszcze taki, powiedzmy, film mordobicie, a trzecia, czwarta, piąta, już te kolejne. No tak, tak. Zaczyna wchodzić tam bardzo dużo fantasmagorii. Musimy być atrakcyjni, coś, chociaż Ivan Drago, wiesz, no ten... Ja nie jestem obiektywny. Czuję się wyobcowany kulturowo, bo nie należy do fanklubu. Słuchaj, a czy ty jesteś... Właśnie nie wiem, jak to nazwać, no bo powiedziałbym oczytany, ale chodzi mi o to, czy opatrzony z klasyką filmową. I tak i nie, no bo oczywiście zawsze, wiesz, tego jest to tyle, że pewnych filmów nie widziałem, a pewne widziałem bardzo dobrze, nie? Czytam wiele razy. Nie, bo to czasami jest to stały motyw pewnych filmów, no nie wiem, no już nie mówię, że Woody'ego Allena, ale nie tylko, że tam bohaterowie w pewnym momencie oglądają jakiś stary film, oni sobie coś tam oglądają i ten film jest oczywiście nieprzypadkowy. Mhm. No to gdyby Tomasz Kot wyreżyserował film i bohaterowie mieliby coś obejrzeć, to co oni by tam oglądali? Dobra, głupie pytanie. Ale to jest ciekawe, to mnie inspiruje, kurde. To znaczy, to jest inspirujące, bo to w zależności o czym byśmy historię oglądali. Wiadomo, nie? Ale... że tak, ale to jest takie pytanie, gdzie masz się wykazać, że kilka nieoczywistych filmów, które widziałeś, których myśmy nie widzieli i powinniśmy zobaczyć. O kurczę, to mnie zaskoczyło. Nieoczywistych. O Jezu, bardzo mnie zaskoczyłeś. Na przykład dzisiaj z Maćkiem byłem na spacerze i powiedziałem o filmie Valhalla z Madsem Mikkelsenem. Strasznie ciekawy film, bardzo ciekawy. Taki, na tyle te sceny mi zostały w głowie i na tyle są do dzisiaj niezrozumiałe, że dzisiaj też pomyślałem sobie, muszę to jeszcze raz obejrzeć. Nie? Teraz obecnie... bo tak skaczę po tematach. Nie, dobrze. Nie, że oglądam 1670, że genialny. Jest genialny? Genialny serial. Polecam serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie Maćka Buchwalda, który jest reżyserem tegoż właśnie serialu. Przedostatni telefon. Tak. Halo? Tak. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie dzień nasz dobry. Przedostatni telefon. Witam, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem. Dzwoniłem kilkadziesiąt razy. Jestem wielkim fanem talentu pana Tomka. Witam panu serdecznie. Mam takie dwa pytania. Mianowicie chodzi mi o film Akademia pana Kreksa, na którym miałem przyjemność być w kinie ostatnio. I pytanie takie do pana Tomka. Czy nie uważa pan, że ten film był zrobiony oczywiście świetnie, efekciarsko, ale jednak trochę teledyskowo, idąc za opinią wielu recenzentów i wielu też widzów, które czytałem w internecie. To pierwsze pytanie. A drugie pytanie, chciałbym zapytać o tantiemy dla artystów, które teraz minister kultury potwierdził, że jednak te audiowizualne,
Bandcamp na różnych platformach streamingowych będą uznane dla polskich twórców. I mam pytanie, co pan w ogóle o tym myśli, czy pan ma jakieś zdanie? I czy mógłby pan pozdrowić dla mnie Karola Jankiewicza, bo mój przyjaciel studiuje w szkole teatralnej i na pewno byłoby to dla niego wielkim szczęściem, gdyby usłyszał pozdrowienia właśnie od pana. Tylko pozdrawiam serdecznie. Błagam cię, powtórz, bo w pierwszej chwili zrozumiałem, czy mógłby pan pozdrowić Caroline, a potem pomyślałem, że chodzi o Karola. Karol Jankiewicz, ja ci bardzo serdecznie pozdrawiam i ci i już jesteś pozdrowiony, życzę wszystkiego Karol, dobrego. Życzymy ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i czekam na odpowiedź. A ty masz dwa pytania. Jeśli chodzi o Akademię pana Kleksa, to powiem panu tak. Nie, tutaj muszę użyć pewnej figury. Nie jestem absolutnie subiektywny. Jesteśmy po premierze pierwszej części, która jest jeszcze w kinach. Jesteśmy przed premierą drugiej części. I tak jak zawsze, za każdym razem właścicielem tego świata jest reżyser, który zaprasza aktorów do współpracy, powołuje ten świat i bardzo, bardzo mi ciężko w tej subiektywności się wypowiadać. Bardzo wiele recenzji, które nie były korzystne, obejrzałem. Było to bardzo ciekawe. Gdzieś uważam, że w tym zalewie kiepskich recenzji zawsze trzeba podkreślić tą fantastyczną pracę scenografów. No, pracę, którą tam włożyli ludzie, którzy naprawdę z sercem przystępowali każdego dnia i to widać w kostiumach i w muzyce. Więc jakby tak bym zostawił ten temat. Z drugiej strony mamy armię młodych ludzi, to już mówiłem wcześniej, którzy byli po 3-4 razy. I drugie pytanie? Drugie pytanie. Pomóżcie. Właśnie. Drugie pytanie. Tak, ale nie, to jest, ja to widziałem parę razy, oglądałem i zawsze tak jest. Bo ja się skupiłem na tym, że oni mi mówią, że tu jest stoi ta woda źle. Ja nie wiem, jak ja mam ją przedstawić, że nie umieliście postawić wody, teraz nie mieliście. Dokładnie, ja chciałem powiedzieć, tak, że jakich mamy jeszcze partnerów. Bo były pozdrowienia dla Karola Jankiewicza. Pozdrowienia. To zapamiętałem. Pozdrowienia dla Karola. Nie, chodziło, drugie pytanie było o tantiemach. Tantiemy, tak jest, tak, no właśnie, tak. Najmłodszość nas... Oczywistość, która zniknęła. Zapalił ten stary diesel w głowie. Bardzo to fajnie, że pan minister powiedział, że jednak tak, bo jakby było jednak nie, to byłoby to bardzo dziwne. Nie fajne. Nie, to byłoby bardzo dziwne, że ludzie, którzy mówią, my wiemy, jak się odnaleźć w Europie, jednak stosujemy kompletnie inne rozwiązania nieeuropejskie. To po prostu jest dziwne. To jest ciężkie do ogarnięcia. Padło słowo minister. To teraz będzie jedna raczej uwaga niż pytanie. Już potrafię to sprytnie przemienić w pytanie. Wiesz co? Nigdy nie słyszałem, na kogo głosuje Tomasz Kot. I powiem ci szczerze, bardzo mi jest z tym dobrze. Tak, tak. I wiesz co? Ja też nigdy nie powiem. Dlatego, że wychowujemy dzieci w świadomości obywatelskiej. Mówimy, o co chodzi, tłumaczymy. Nie mamy różowych okularów. Ja też świata nie widzę w jakiś biało-czarny sposób, ale też bardzo mnie, przy Bogach tak było, nie mówię, słuchajcie, to jest, cieszę się, że na ten film, jakby ten film nie jest w jakimś sensie obciążony, że na przykład, że część widowni, która by poszła na ten film, powie, nie pójdę, bo tam jest kot. A ja z nim po prostu, jakby wiesz, poza tym uważam, że ta polaryzacja jest naprawdę destrukcyjna i strasznie zawęża dyskusję i nie ma miejsca na niuanse i nie ma miejsca na takie jakieś... Nie no, pojawia się po prostu zamiast niuansów, pojawia się po prostu nawalanka z maczugami. Jest ryb po prostu, nie? I tak sobie myślę, kurde, każdy, kto próbował się odnaleźć po środku, też parę razy słyszałem, wiesz, jaki po środku, stary, to jest czas wojny, to jest... Myślę, nie zgadzam się, widzę to inaczej po prostu i... No ale wiesz, wtedy usłyszałeś, sami to mówiłeś, że się nie chcesz opowiedzieć po stronie wartości. To tak, to też. No, ale wiesz, no, tak jak mówiłem o tej historii tam, wiecie, z panem Andrzejem, nie? Czy o Lupie nie wspominaliśmy. Dawaj szybko o Lupie, bo mam jeszcze jeden telefon. Na drugim roku wylądowałem w takim dyplomie, który był bardzo takim słynnym, znanym dyplomem. To była bardzo taka prestiżowa sytuacja. Pan Krystian Lupa był wtedy tak, w ten Kraków to po prostu wszyscy, nie? Jakby Krystian Lupa i ja się cieszyłem, że wylądowałem w tym dyplomie. Ale specyfika pracy była taka, że na przykład to były przedstawienia dwa wieczory po 8 godzin, nie? Albo tam dwa wieczory po 4 godziny. Jakoś tak. I pamiętam, że grałem epizodzik. Czekałem 3 godziny, żeby wejść, powiedzieć coś tam. O, to ja tam, Malusza, tam jakiś tam. To byli letnicy Gorkiego. I
I potem przez... Graliśmy 15 minut i potem oni przez godzinę mówili, ja czuję, kiedy ty poczułeś, bo ja to czuję, wiesz, kiedy ty czujesz, to ja czuję, nie? I tak ja po prostu nie mogłem się odnaleźć, wiecie, wychowany w Legnicy, w tym szybkim rytmie, wiesz, to jest robota, wiesz, i ja nie potrafiłem się odnaleźć w tych niuansach, nie miałem taki jakiś, nie potrafiłem i w tym czasie Agata Duda-Gracz, która studiowała na reżyserii, mówi, Tomek, tak tobie przyglądam, wiesz, robię Wojcka, a to jest jedna z takich wymarzonych ról wielu aktorów. Robię Wojcka, pasujesz mi na Wojcka. I mój tata by zrobił scenografię w ramach koła naukowego po WST, czyli będzie ciężko, bo spotykamy się po nocach. Ja mówię, kurde, dawaj, od razu, nie? Bo ja mam niespełnione marzenie, to malarstwo, nie? Ja mówię, kurde, Jerzy Duda-Gracz, nie? W ogóle w pracy, to będzie coś niesamowitego. I no, musiałem tylko zrezygnować z letników, żeby zacząć tą pełnowymiarową przygodę, wiesz, z Jerzym Duda-Graczem i z Agatą. No i szybko wziąłem, jest taki z mojego roku cudowny, fantastyczny kolega Robert Koszucki, on jest też wysoki i w momencie, to był mój koszmar na pierwszym roku, bo on był misterem Poland. Ja mówię tak, dwóch wysokich nie wezmą, a jak on jest misterem, to wezmą jego, to wiadomo, nie? Ja tak całe egzaminy, ale potem z Koszutem się znaleźliśmy na roku. Ja mówię, Robert, jest taka sprawa. Jest dyplom lupy. Ja tam nie mogę grać, ale chodzi o to, że wiesz, ty jesteś też wysoki czy coś, to ty sobie wskoczysz, oni tam, wiesz, albo zauważą, albo nie, wiesz, czy cokolwiek. Nie, to jednak powiedz, to wiesz, no dobra. I pamiętam, pan Krystian w końcu przyjechał, bo jego też często nie było. I on tak idzie i ja tak biegnę za nim i mówię tak, panie Krystianie, taka sprawa jest. Ja jestem chłopak ten z drugiego roku, co tam gra tego w drugim akcie, w pierwszym wieczorze, nie? A bo już się nie pojawia. Czy ja mogę... Kolega jest tak samo wysoki jak ja, nie? Wszedłby za mnie, bo ja mam tam, dostałem, wie pan, Wojcek, nie? On to, a pan Krystian był bardzo taki, no pewnie, jasne, czemu nie? Ja mówię, zajebiście, super. No i przybiegłem na tą próbę, ja mówię, słuchajcie, mnie już nie ma, bo ja się zwolniłem i ja idę do Agaty, nie? Teraz tam robimy w kole naukowym. I pamiętam taki rodzaj zdrada, nie? To idź. Co ty robisz? Ostatnie pytanie i Przemek. Czy ja mogę coś powiedzieć jeszcze? Bo chciałem dopytać o politykę, skoro Robert poruszył ten temat, bo ty powiedziałeś kilkanaście lat temu, że nie chodzisz na wybory. Czy to się zmieniło? To jest pierwsza część pytania. A druga część jest taka... Czy... Daj odpowiedzieć. Nie, chodzę, teraz chodzę. Tak. Chodzisz, tak? Chodzę, oczywiście. A czy twoim podpisałbyś się pod takim zdaniem, że aktorzy, którzy chodzą do różnych mediów i opowiadają o polityce, to jednak sobie bardziej szkodzą niż... To po co pytasz? Niż pomagają? Wiesz co, zależy od... Wydaje mi się, że osoba, która ma na koncie kilkadziesiąt filmów, stanowi jakąś osobowość i jest grono ludzi, którzy mówią, hej, ten system wartości, który ty prezentujesz, to mi pasuje, nie? I teraz on się odnajduje, bo są ludzie naprawdę zaangażowani i jak z nimi się spotykam na planie, to ja im wierzę, to nie jest jakieś wymyślenie. I to wszystko jest okej. Okay. No, wydaje mi się, że to bym rozpatrywał od takiego punktu indywidualnego, a nie czy oni generalnie szkodzą grupie zawodowej. Nie, to... nie grupie zawodowej, raczej partii szkodzą, ale... A, partii, tak. Chcą ją poprzeć, jak poprzeć. Znaczy niektóre głosy czasami no, nie są zbyt mądre i tak dalej, ale to wydaje mi się, że to jest kwestia indywidualna, bo jeżeli ktoś odnajduje spełnienie w tym i na przykład mówi, nie wytrzymam, jeśli nie powiem, jeśli nie wytrzymam, jeśli nie napiszę i tak dalej, proszę bardzo, no to jest życie, nie? Jakby ono jest nieoczekiwane. I to najwyżej będziemy mądrzy po szkodzie. Później jakby spojrzymy na to inaczej i być może to się tak skończy. Ostatnie pytanie to pytanie od pana lub pani. Słuchamy. No trudno powiedzieć, żebyśmy słyszeli cokolwiek. Przepraszam, nic nie słyszymy i prosimy naszych... Przede wszystkim nie, słychać chyba zwrotną ze studia. No dobra, nic nie słyszymy w każdym razie. Bardzo przepraszamy. Może to się naprawi? Tomek, ja ciebie chciałem zapytać o jedną rzecz, o bywanie, bo ty powiedziałeś, że nie lubisz bywać. Co ciebie w tym bywaniu tak wkurza najbardziej? Mówię oczywiście o bywaniu, wiesz, na ściankach, no, celebryckich spędach, premierach i różnego rodzaju rautach filmowych. Wiesz co, jest kilka przyczyn. Pierwsza taka, że jeżeli nie pijesz alkoholu, to nie pijesz jakby i unikasz tych sytuacji wszystkich, które są jakieś jakkolwiek ryzykowne albo mogą namieszać w głowie. I faktycznie na samym początku było to dla mnie bardzo ważne, nie? Żeby właśnie... Być może też zaprzeczyć temu mitowi, że jak nie bywasz, to nie masz i tak dalej, więc jakby, wiecie, przez wiele lat uprawialiśmy w domu antysylwestra, nie? Znajomi mogą przyjeść i tak dalej, myć naczynia o 12, cokolwiek chcesz i tak dalej, naprawdę można mieć gdzieś ten dzień.
trzeci techniczny element i potem następuje jakiś rodzaj przyzwyczajenia po prostu. Ja nie lubię tego momentu, kiedy zaczyna być bardzo fajnie. I też jest coś fajne. Nie lubię tego momentu, bo wtedy, wiesz, jakby ty... Wydaje mi się, że każdy kierowca na imprezie wie dokładnie, o czym mówię. Jest po prostu męczący moment fajnowatych ludzi. No i oni idą w stronę coraz większej fajnowatości i to po prostu jest takie czasami żenujące. Ostatnie pytanie. Podobno jednak jest. To jest to pytanie. Albo i go nie ma. Jest. Halo, halo. Halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy pytania. No dobra, poszły konie po betonie. W takim razie, no, może ostatnia szansa? Padnie pytanie? Nie padnie. Tomaszu, miałem pilnować czasu, bo powiedziałeś, że mnie zabijesz inaczej. Nie, ja muszę zadać. Nie mówiłem tak. Muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Robert, bardzo cię proszę o to. Jedno pytanko dosłownie, bo chciałbym z pewną klamrą spiąć. Dobrze. Dobra? Bo powiedział Tomek na początku naszej rozmowy, że no do różnych sztuczek musiał się uciekać, żeby tym aktorem zostać. Chodzi mi o relację tutaj z rodziną, że ona w to do końca nie wierzyła, że to będzie super pomysł. Ta. A ty jesteś w innej sytuacji zupełnie, bo ty nawet pomagasz nagrywać self-tape'y swojej córce. Miałeś okazję z nią brać udział w jednej produkcji, Wielka Woda. I chciałem ciebie zapytać, czy dzięki temu, że ty miałeś trudniej zostać aktorem, to też patrzysz z większą empatią na to, że ona chce, gdzieś tam widziałem was w duecie, to mam wrażenie, że ona nie ma takiego wielkiego ciśnienia na to, tylko że to się tak po prostu dzieje naturalnie. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja jestem bardzo uczciwy i nie kreślę jakiegoś różowego świata. I też mówię im, że jeśli będziecie chcieli to zrobić, nie będzie łatwo. I trzeba przeżyć ten moment, w którym... Bo scena, czy film, czy ekran to zawsze weryfikuje. I trzeba naprawdę... jeżeli to będzie dobre, co będziesz robić, to trzeba w to iść, po prostu, nie? Jakby i możesz to robić. Natomiast to nie jest tak, że w tej chwili jest jakoś... świat stoi otwory. Tomasz, to ostatnie moje pytanie. Mówiłeś o tym, że zaczynasz po studiach i Hamlet. Jasne, że oczywiście, że za 20 lat Król Lir. Ale co byś chciał zagrać? Czy jest taka rola, którą byś bardzo chciał? Chciałbyś coś powiedzieć od siebie. Sorry, jeśli to górnolotnie i głupio brzmi. Nie, dobrze to brzmi. Każdy chyba chciałby zagrać w takim filmie jak Bogowie albo coś, co niesie ze sobą. Gdzie jakoś tak. Jeżeli jestem na przykład w Wielkiej Brytanii, to wiem, że Bogowie to jest taki film numer jeden, który się daje angielskim znajomym. To jest nasz najlepszy film i tak dalej. Chciałbym zagrać, chciałbym, żeby każda rola taka była, nie? Żeby w każdym filmie tak było. Ale tak czuję, że jestem w takim etapie życia, że się jakieś nowe rozdanie zbliża i coś nowego i coś... Przepraszam za niejasność. Może się wreszcie zestarzejesz po prostu i coś fajnego zagrasz. Tak. Możliwe, że tak będzie. Ale czuję, że jest jakaś duża zmiana, nie? Że coś idzie i mam nadzieję, że za tym też pójdą fajne rzeczy i pojawią się bardzo fajne role, bo ja naprawdę wierzę, nie? No. I zostawmy tak tę rozmowę. Tak, ja chciałem tylko jeszcze podziękować naszemu drugiemu partnerowi, czyli Mubi. Jeśli potrzebujecie ubezpieczenia samochodu, sprawdźcie ofertę na mubi.pl. Dodatkowo możecie skorzystać z linku w opisie, zgarniecie 150 zł zwrotu na konto za zakup najlepszej polisy. My dzisiaj, myślę, przeszliśmy fajną przygodę. 2 godziny to taki znośny film teraz. Dla ciebie to w ogóle za krótkie, to no, wiemy. Ja tutaj rozmawiałem z Kubą Żulczykiem 3 godziny 20 minut i muszę powiedzieć tylko widzom, że po zakończeniu tej rozmowy pojechaliśmy na poziom -2 do garażu i Kuba Żulczyk chciał wsiąść za kierownicę mojego samochodu, bo myślał, że to jest jego samochód. Tak, bo ten człowiek chce nas wykończyć. Proszę państwa, państwa również. Tomasz, bardzo ci dziękuję. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nie żałujecie tego poświęconego czasu. Życzę wam dobrej nocy i dobrego weekendu. Tomek, ja mam nadzieję, że zrobimy dogrywkę jeszcze sobie kiedyś. Okay, dobra. Jutro masz czas? Robert Mazurek. Przemysław Rudzki. Dziękujemy bardzo i życzymy dobrej i nasz spokojnie. Bohater to był Tomasz Kot. Dobranoc państwu.
Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.